Drodzy goście, w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie witamy Państwa w murach Teatru Polskiego w Szczecinie. Dziś mamy zaszczyt być częścią wyjątkowego wydarzenia – Areopagu o przyszłości demokratycznego państwa prawnego, odbudowa i odpowiedzialność czy koniec epoki prawa. Przed rozpoczęciem prosimy o upewnienie się, że Państwa telefony są wyciszone lub wyłączone, aby zapewnić wszystkim komfortowe warunki do udziału w debacie. Spotkanie poprowadzą nasz gość, redaktor Radomir Witt, znany dziennikarz telewizyjny, korespondent sejmowy TVN24 i prowadzący program Kampania bez kitu, oraz profesor Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogą Państwo być dzisiaj z nami. Teraz czas oddać głos prowadzącym. Rozpoczynamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie. Dobry wieczór. Muszę Państwu wyznać, że jesteśmy bardzo podekscytowani i bardzo się cieszymy, że możemy być częścią Areopagu. Ja muszę też Państwu wyznać, że trochę Państwa podglądałem zza kulis i patrzyłem, kto tutaj jest z nami. I mam taką pewność i przekonanie, że przed nami naprawdę bardzo interesujący moment, kiedy wymienimy się myślami, ideami, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się dookoła nas. Zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, dopełniając honorów gospodarzy, powitamy naszych gości. Bardzo serdecznie witamy pana Adama Rudawskiego, wojewodę zachodniopomorskiego, patrona honorowego naszego wydarzenia. Witamy serdecznie. Równie ciepło witamy pana Piotra Krzystka, prezydenta miasta Szczecin, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, co nieustająco powtarzamy, ale także patrona honorowego Areopagu. Pozwolą Państwo, że przywitam również przedstawicieli władz rektorskich Uniwersytetu Szczecińskiego, panią profesor Kingę Flagę-Giruszyńską oraz pana profesora Jacka Batuga. Bardzo serdecznie, korzystając z rozwoju technologii, witamy osoby, które śledzą Areopag online, a jest to możliwe, Szanowni Państwo, dzięki transmisji przygotowanej przez Uniwizję, telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego. Witamy Państwa gorąco, choć w świecie wirtualnym. Ale najserdeczniej i najgoręcej witamy Państwa, naszych gości honorowych, którzy zaszczyciliście swoją obecnością dzisiejsze wydarzenie w tym pięknym gmachu Teatru Polskiego na scenie szekspirowskiej, które to miejsce nieprzypadkowo zostało wybrane na to wydarzenie. Wszak, Szanowni Państwo, kolor czerwony oddaje emocje toczącej się w przestrzeni publicznej dyskusji, swoistego dyskursu polityczno-prawnego, a Szekspir pewnie nie bez kozery uchodzi za twórcę chyba jednego z ważniejszych pytań egzystencjalnych. To be or not to be? That is the question. To swoiste pytanie, być czy nie być, definiuje ten moment dziejowy, w którym Polska się znajduje. Ale także uzasadnia to, dlaczego rozstrzygnięcia dla fundamentalnej kwestii demokratycznego państwa prawnego i jego przyszłości poszukujemy tu, na Areopagu, idąc śladami starożytnych. Areopag ten dedykujemy naszemu mistrzowi, przyjacielowi, wieloletniemu dziekanowi naszego Wydziału Świętej Pamięci, Stanisławowi Czepicie. To ja chciałem złożyć jedną gwarancję, co prawda nie odpowiem na pytanie to be or not to be, bo generalnie raczej wolę zadawać pytania niż na nie odpowiadać. Dziś jesteś w tej komfortowej roli. Właśnie będę mógł trochę pytań pozadawać, liczymy też oczywiście na Państwa, o tym będziemy jeszcze opowiadać i będziemy do tego nawiązywać, ale to spotkanie nie miałoby sensu, gdyby nie fantastyczni eksperci i fantastyczne ekspertki, gdyby nie te wszystkie głosy, które spotkają się tutaj i wymienią poglądami na temat tego, co dzieje się dookoła nas, co dzieje się, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością i jaka jest przyszłość demokratycznego państwa prawnego. Masz rację, to niewątpliwie
rewelacyjna okazja do tego, by skonfrontować się, by spotkać się osobiście z autorytetami, które współkształtują naszą świadomość jako wolnych obywateli, dla których ojczyzna, ale przede wszystkim sprawy publiczne są szczególnie bliskie. Traktujemy to spotkanie jako katarzis, jako zmycie fałszywych etykiet, jako przywrócenie rzeczom ich imion. Tak byśmy pomni modlitwy Tuwima mogli na koniec powiedzieć: niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Dobrze, to już nie będziemy trzymać Państwa dłużej w niepewności. Czas zdradzić, kto za chwilę tutaj się pojawi. Szanowni Państwo, profesor nauk prawnych, pierwsza rzecznik praw obywatelskich w historii Polski, była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Przed Państwem pani profesor Ewa Łętowska. Zapraszamy pani profesor. Gdzie pani profesor wygodnie? Pozwolą Państwo, że przedstawię naszego kolejnego gościa, profesor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego, zaangażowany w działalność Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej. Pracował w Trybunale Konstytucyjnym, obecnie sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Myślę, że wiele osób już wie, o kim mowa. Powitajmy gorąco pana profesora Włodzimierza Wróbla. Zapraszamy, panie profesorze. Zapraszamy serdecznie. Profesor nauk humanistycznych, socjolog, inna perspektywa na naszym prawniczym areopagu. Przewodniczący Rady Fundacji imieniem Stefana Batorego, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Powitajmy serdecznie pana profesora Andrzeja Rycharda. Zapraszamy, panie profesorze. Tu moje, jak mogłabym prosić, chyba a tu pana profesora, zaprosić. To są te lepsze miejsca tutaj dla prowadzących. Nasze niewygodne. To jeszcze jeden gość przed nami, państwo pozwolą. Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa postępowania cywilnego i prawa ustrojowego. Redaktor naczelny kwartalnika sędziów polskich Justitia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Na scenę serdecznie zapraszamy pana profesora Krystiana Markiewicza. Zapraszamy, panie profesorze. Miała być dzisiaj z nami obecna także pani premier profesor Hanna Suchocka, jednak ze względów osobistych nie może z nami dziś być, ale przekazuję państwu gorące pozdrowienia. Ja obiecałem, że będzie inspirująco i że będzie interesująco i już teraz mogę powiedzieć, że w pewnym sensie słowa dotrzymałem, bo ten zestaw gości to gwarantuje. Masz rację. Szanowni Państwo, przed nami spotkanie, tak jak Radomir mówił, pewna uczta intelektualna, podczas którego zgłębimy niesamowicie aktualne problemy, ale też nie mam wątpliwości, że problemy ważne z perspektywy Polski, z perspektywy Zjednoczonej Europy, która zbudowana jest na pięknym fundamencie opartym o wolności, o wartości i o tym na pewno wielokrotnie będziemy mówić, ale także istotne z perspektywy świata i tego zagrożeń, i tych zagrożeń, które wielokrotnie będziemy tutaj definiować. Temat, nad którym się pochylimy, a jestem też przekonany, że w ramach tego tematu nie brakuje różnych interesujących wątków, to przyszłość demokratycznego państwa prawnego. Odbudowa i odpowiedzialność, czy koniec epoki prawa? Takie pytanie zadajemy sobie na wstępie tego spotkania. Widzę już pani profesor ten temat zaczyna analizować. No to właściwie co ja tu będę więcej dodawał? Im szybciej dojdziemy do momentu, gdy zaczną pojawiać się pytania, tym lepiej dla nas wszystkich. Masz rację, ale wprowadzając w tą tematykę
pytań i odpowiedzi do naszych szanownych areopagitów i mogąc też Państwu przekazać oddać głos w tej dyskusji, nakreślę tylko kilka takich obszarów, myślę, o których warto wstępnie powiedzieć. Oczywiście dyskusja o przyszłości demokratycznego państwa prawnego ma fundamentalne znaczenie, to truizm, ale mam przekonanie, że w czasie przemian politycznych, których jesteśmy świadkami, ale także w dobie dezinformacji, a nawet, o czym przykro, ale chyba warto głośno mówić, w czasach swoistego upadku autorytetów i w obliczu sytuacji, w której prawda nie zawsze znaczy to, co powinna, w której rzeczy, którym przypisane są określone znaczenia, interpretowane są na wielorakie sposoby, w czasach, w których chaos, co gorsza chaos prawny, myślę, że nakazuje nam pochylić się nad próbami rozwikłania i wyjścia z niego, tak, by ten grzech zaniechania i nieodrobiona teraz lekcja, powtórzę to jeszcze raz, w tym dziejowym momencie, nie była tym grzechem, które przyszłe pokolenia obudzonego, jeśli mogę zaryzykować to twierdzenie, w czasach tych, w momencie tych ostatnich wyborów społeczeństwa obywatelskiego będzie tym, co naszemu pokoleniu nigdy nie zostanie wybaczone. Dlatego też, szanowni państwo, biorąc to za asumpt, rozpoczynamy areopag. Areopag o demokratycznym państwie prawnym. Pani profesor Ewa Łętowska od wielu lat pisze o zmierzchu demokratycznego państwa prawnego. Pan profesor Jerzy Zajadło, nasz zeszłoroczny areopagita, postawił tezę o dogaszaniu państwa prawnego. A profesor Andrzej Zoll poszedł najdalej, przesądził, ogłaszając koniec państwa prawa. W związku z powyższym rozpocznijmy naszą dyskusję od tego fundamentalnego pytania o przyszłość demokratycznego państwa prawnego. Bardzo prosimy o Państwa krótkie wprowadzające odpowiedzi. Kolejność dowolna. Państwo pytają o przyszłość państwa prawa. No, ja bym najprościej odpowiedziała, nie wiem, zwłaszcza w tej sytuacji chaosu, który pani prowadząca zarysowała, ale powiadam w ten sposób. Nawet jeżeli, nawet subiektywnie nie wiem, no to przynajmniej muszę założyć, skoro się tym zajmujemy i skoro jest jakaś nadzieja na to, żeby państwo prawa zaistniejąc nam uporządkowało nasze życie, trzeba założyć, że ono będzie istniało w takiej czy innej formie. Dziękuję bardzo. Ta nuta optymizmu dobrze wprowadza. Bardzo proszę, widzę, że profesor Rychard chce zabrać głos. Czy państwo prawa ma przyszłość? No moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta. Po 8 latach rządów PiS-u państwo prawa ma wyłącznie przyszłość, bo niespecjalnie ma przeszłość. dzięki temu, co w cudzysłowie dzięki temu, co zostało robione. I ten chaos, o którym pani dziekan powiedziała, to jest rzecz, którą myśmy odziedziczyli. Ale państwo prawa to nie jest tylko jakiś mgławicowy cel, to jest ogromne zobowiązanie. I ja swój pogląd na temat tego, że ono ma przyszłość, opieram na wyniku wyborów 15 października. Tutaj rządzący obecnie zaciągnęli ogromne zobowiązanie wobec całego społeczeństwa, że przywrócą państwo prawa. I oni w imię tego te wybory wygrali, w imię tego do tych wyborów szli. I tak jak będą je przywracać, i tak jak dążenie do tego, żeby je przywrócili do władzy obecnie rządzących doprowadziło, tak muszą być świadomi tego, że będą pod dokładną obserwacją, czy i jak to robią. Panie profesorze, uda się, tak czy nie? Moim zdaniem uda się, ponieważ jest za silne oczekiwanie i obserwacja ze strony społeczeństwa, także obywatelskiego, o czym mam nadzieję będziemy mogli potem jeszcze też mówić. Drugi nieco optymistyczny głos, czyli chyba zaczynamy lżej niż zakładaliśmy, prawda? Ja zapisuję na koniec optymistyczne i pesymistyczne i dam Państwu znać, dobrze, dziękuję. Na czym stoimy. Profesor Wróbel, bardzo proszę. Ja rozumiem te pesymistyczne głosy, no bo mieliśmy takie doświadczenie państwa autorytarnego. W pewnym nowoczesnym kształcie. Nazywajmy zostało, rzeczy po imieniu. Tak jest, ono zostało odrzucone, projekt tego państwa został odrzucony i ja mam wrażenie, że dzisiaj, jak rozmawiam z prawnikami, ale nie tylko, to tak jakbym rozmawiał z rodzicami nastolatków, takich wkurzonych, niezrozumianych nastolatków, a my zachowujemy się również jako tacy zagubieni, wściekli rodzice, że to nie wyszło. Tak? Tylko pamiętajmy, że te nastolatki, no, ich nie można utożsamiać z dorosłymi ludźmi. Mieliśmy kryzys wzrostu. Daj Boże, ten kryzys zostaje pokonany. No nie jest tak, że nastolatek natychmiast nam się przepoczwarzy
w osobę, z którą chętnie będziemy spędzać czas, ale trzeba się nim zająć, po prostu trzeba się nim zająć. Nic się tragicznego nie wydarzyło. Taki kryzys może musiał nastąpić, może miał formę niezbyt przyjemną. Przeszliśmy, będzie jeszcze trochę nieprzyjemnie, ale wracając do myśli kiedyś profesora Tischnera, wyrażonej zupełnie o czymś innym, że jesteśmy na początku chrześcijaństwa, to troszkę jesteśmy na początku też tego państwa prawa. Mhm. Profesor Markiewicz. Czy państwo prawa ma przyszłość? To jest pytanie, można by zadać, czy Polska ma przyszłość? Czy Szczecin ma przyszłość? Czy my tutaj na tej sali mamy przyszłość? Odpowiedź jest oczywista. Tak, ma przyszłość. Pytanie jest tylko, co zrobić, żeby ten cel państwa prawa osiągnąć. I jak rozumiem, to jest pytanie do nas wszystkich i w zależności od tego, co my wszyscy tutaj będziemy robić, podejmując odpowiedzialne działania za państwo prawa, albo ten cel osiągniemy szybciej, albo będziemy musieli trochę dłużej poczekać, ale nie ma innego wyjścia. To jest po prostu nasza przyszłość. Czyli nie ma przyszłości bez społeczeństwa obywatelskiego? W tą stronę idziemy, obudzonego podczas ostatnich wyborów, panie profesorze? Bez dwóch zdań myślę, że to jest jedna z najważniejszych takich rzeczy, które się stały, o czym mówił pan profesor Richard. To jest bardzo ważna rzecz. Żeby politycy pamiętali o tym, że to społeczeństwo obywatelskie nie jest tylko co 4 lata, tylko jest każdego dnia. I to sprawozdanie z działań powinno być składane każdego dnia wobec nas wszystkich, tych kilkudziesięciu milionów osób, które zagłosowały, bo mogły. Część nie zagłosowała, bo jeszcze nie ma tych 18 lat, ale w społeczeństwie obywatelskim pokładam olbrzymią nadzieję. Wiąże się to z tym, o czym był łaskaw powiedzieć profesor Richard, że przede wszystkim demokratyczne państwo prawne to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność, prawda? Więc myślę, że tutaj spójni pozostajemy. To ja w tej części rozgrzewkowej, gdzie prosimy państwa o krótkie odpowiedzi, pozwolę sobie zapytać o taką jedną rzecz związaną trochę z moją działką, bo od 8 lat zajmuję się relacjonowaniem rzeczywistości prosto z Sejmu. Co prawda może głównie rozmawianiem z plecami Ryszarda Terleckiego, no ale zostawmy już to, czym się zajmowałem. I przyjechałem na chwilę do Szczecina i okazało się, że Sejmu już nie ma, więc nie wiem, czy mam do czego wracać i skąd relacjonować rzeczywistość polityczną, bo w kontekście Izby Kontroli Nadzwyczajnej Jarosław Kaczyński, pytany o Sejm, powiedział, że no trzeba by w takim razie uznać, i on tak chyba uznaje, że Sejm nie istnieje. No to istnieje Sejm czy nie istnieje? Pytam oczywiście już zupełnie serio w kontekście Izby Kontroli Nadzwyczajnej i sytuacji, którą teraz konfrontujemy i z którą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. No, Sejm istnieje i nawet Izba Kontroli Nadzwyczajnej istnieje, bo są przecież osoby, które nazywają się sędziami tej Izby, oni się spotykają, wydają rozstrzygnięcia. Tyle tylko, że w tych rzeczywistościach, z którymi się spotykamy, no trzeba mieć jakąś miarkę nazywającą rzeczy po imieniu, tak? I nie jest rzeczą nadzwyczajną, że pojawiają się w państwie instytucje, które ich nie powinno być. Są sprzeczne z konstytucją albo takie, których konstytucja zakazuje. No to się zdarza, tak? Nasz problem polega na tym, że przy okazji właśnie budowania takiego państwa nazywającego rzeczy przewrotnie wymontowano kogoś, kto pozwalał nam no, przywracać sens nazwom, taką instytucją rozstrzygającą spory właśnie, o który pan redaktor pyta, czy jest Sejm, czy nie, czy jest prezydent, czy nie. No był Trybunał Konstytucji, tak? To sobie wymyśliliśmy, że jest taki organ poza politykami, którzy przeróżnie nazywają tą rzeczywistość, ale miał być taki organ, który tą rzeczywistość miał nazwać po imieniu, tak jak to Konstytucja. Nie mamy tego organu. No i czujemy się troszeczkę jak we mgle, tak? No bo jedni politycy mówią, to jest, inni właśnie wyjdzie polityk i powie, że Sejmu nie ma. Co pozostaje? No pozostają nam inne instytucje, do których trzeba mieć zaufanie, że być może mówią, jak to jest. Są to trybunały międzynarodowe, są to sądy, no trochę posłuchajmy ich, tak? No, nie spotkałem się jeszcze z jakimś orzeczeniem sądowym, który mówi, że nie ma Sejmu. Natomiast trzeba trochę poczekać. No, być może tak się stanie. Natomiast są inne orzeczenia, które dla odmiany mówią, że ta Izba, o której pan redaktor wspomniał, no jest czymś zakazanym. Tego nie powinno być w naszym państwie.
Jeśli mogę dopytać, bo obiecaliśmy sobie, że wcielimy się dzisiaj nieco w niewygodną, dla mnie chyba bardziej, dla ciebie mniej, ale jednak rolę adwokatów diabła. Panie profesorze, konkretnie, co tą miarką miałoby być, zostawiając na chwilę kontekst bardzo mi zresztą bliski europejski? W tym stanie rzeczy, obecnie. To może jeszcze, bo może mało wyraźnie to powiedziałem. No, jasną sprawą, że istnieje system prawny. Tak. I on coś mówi, tak? Oczywiście są różne interpretacje, na różne sposoby się to interpretuje, ale są takie podmioty, które są uprawnione do takiej interpretacji, no, która powinna być przesądzająca spór. Takimi podmiotami są sądy. Ponieważ no, mamy zepsuty też system sądownictwa, część sądów no, właśnie znajduje się po drugiej stronie lustra w Alicji Krainie Czarów, ale część sądów ciągle to są te same sądy, którymi mieliśmy do czynienia jeszcze przed czasem kryzysu. No to posłuchajmy tych sądów, jak mówię, posłuchajmy Trybunałów tych Międzynarodowych, posłuchajmy tej części Sądu Najwyższego, która ciągle jest jeszcze działa w oparciu o legalne powołania. No i tą miarką się kierujmy. Ja tak trochę zepsuję humor, dlatego że myślę sobie, to jest wszystko bardzo ładnie, tak co my sobie tutaj opowiadamy, tylko posłuchajmy sądów. Dla mnie największym problemem zawsze było to, że kiedy sądy nie bardzo chciały mówić. Zawsze było dla mnie największym problemem to, kiedy ci, którzy powinni mówić ratione imperii, czyli właśnie w wiążący sposób wypowiadać się na jakiś temat, robili uniki. I w pełni wierząc w to i będąc naprawdę przekonana, że to tak powinno być, jak panowie mówią, że powinno się założyć teraz przywracanie, porządkowanie, wracanie na drogę cnoty. Trzeba się zastanowić, na czym my w tej chwili stoimy, bo w tej chwili stoimy, znajdujemy się w takiej sytuacji, w której ja myślę, że niektórzy bardzo ostrożnie wyczekują, w którym kierunku to pójdzie. Bo weźmy na przykład problem, weźmy prokuraturę. Prawdopodobnie musimy jeszcze trochę poczekać na to, żeby te sprawy, które nabrzmiewają i które zajmują pierwsze strony gazet, rzeczywiście zajęły pierwsze strony akt na biurkach prokuratorów. Na razie mamy jeszcze ostrożne wyczekiwanie. Także ja myślę, że zanim my zaczniemy się przekonywać nawzajem o tym, że państwo prawo ma przyszłość, ja jestem przekonany, że ma, to trzeba się zastanowić, jak w tej chwili z tego, co się dopiero wykluwa w tej chwili, w którą stronę to pójdzie i oby poszło we właściwą stronę. Dlatego mówię, że mówi pan profesor o tym, że są instytucje atrapy, są instytucje pozorne. Nam potrzeba brakarzy. Tych, którzy, ja użyłam kiedyś takiej metafory, tu i owdzie się na ten temat wypowiadałam, mamy miskę z czekoladkami, w którym z napisem, wszystkie są cukierki mają napis czekoladowe, tylko w jednym są belgijskie czekoladki, a w drugim jest blok czekoladopodobny. No i teraz jest pytanie, jak trzeba zrobić, żeby teraz z tej misy oddzielić czekoladki od wyrobów czekoladopodobnych. A co będzie, jeżeli ten, kto będzie to wybierał, lubi akurat blok czekoladopodobny? I to dla mnie jest problem. Jeżeli chodzi o blok czekoladopodobny, to nie tylko dla pani. No ale rozumiem, że ktoś może. A jeszcze pozwolę sobie w ramach pilnowania tego, żeby każdy mógł zabrać głos, wrócić z pytaniem, od którego zacząłem na rozgrzewkę, do panów profesorów. Czyli co z tym Sejmem? Czy panowie są z tych zaniepokojonych, czy raczej należycie panowie do tego grona uspokojonego, że wszystkie sprawy zostaną uporządkowane i da się jakoś to rozwiązać? To jest nie pierwsza sytuacja, kiedy pan prezes Kaczyński unieważnił istnienie tego, czego istnienie wszyscy inni zauważyli. To się zaczęło od gestu pana Kamińskiego, o którym on powiedział, że nie widziałem, nie było go. Swoisty syndrom wyparcia. Sejmu też nie ma. Bo to jest element myślenia magicznego, polegającego na tym, że to, czego ja nie widzę, nie istnieje, a to, co widzę tylko ja, to tylko to istnieje. Więc z tym trzeba po prostu się nie pogodzić, tylko to trzeba bardzo mocno korygować.
z taką percepcją. Sejm jest niewątpliwie potrzebny, prawo jest potrzebne. Ja jestem jedynym nieprawnikiem tutaj w gronie wśród państwa i chcę przypomnieć takie no, dosyć proste fakty zmierzone na poziomie sondaży. Już parę lat temu, bodajże to Cebos zbadał, okazało się, że istnieje rosnąca, nie bardzo wyraźnie, ale jednak rosnąca proporcja ludzi w społeczeństwie na poziomie z 20 do 20 paru procent, którzy mieli kontakt z sądami osobiście bądź wśród ich najbliższej rodziny ktoś miał. Sądy będą coraz ważniejsze dla ludzi. Praworządność nie będzie tym czymś, co gdzieś tam fruwa bardzo, bardzo wysoko, tylko to się będzie przekładało na spory, które w pluralistycznym społeczeństwie będą musiały być rozstrzygane przez niezależne sądy. Krótko mówiąc, te rzeczy z poziomu abstrakcji schodzą na poziom doświadczenia codziennego ludzi i dlatego ludzie będą wierzyli w to, że istnieje Sejm. Nic nie ma takiej oglądalności w tej chwili w mediach społecznościowych, jak w Polsce Sejm i ludzie będą wierzyli w to, że istnieją inne instytucje prawne, ponieważ to jest dla nich coraz ważniejsze dla ich życia. No, krótko mówiąc, dzisiaj jest piątek wieczór. W tak wielkim mieście jak Szczecin istnieje bardzo wiele możliwości spędzenia tego wieczoru. A tu jest pełna sala, przyszli państwo po to, żeby posłuchać, co można dowiedzieć się na temat praworządności. To też jest jakiś wskaźnik tego, że to już nie są rzeczy abstrakcyjne. Dzięki temu, że one nie są abstrakcyjne, te wybory skończyły się tak, jak się skończyły, moim zdaniem. Panie profesorze. Ja myślę, że od państwa prawa w dużej mierze oczekujemy pewnej stabilizacji, pewnego porządku. Mówił o tym pan profesor Wróbel, że jak są pewne spory, albo trzeba zakończyć jakąś rzecz, to w państwie prawa są od tego sądy, czy też trybunały. Problem polega na tym, że ta nieszczęsna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która nie funkcjonuje od wczoraj, tylko funkcjonuje od dobrych kilku lat, a więc nie sąd, nadano jej prawo do tego, żeby decydować o sprawach wyborczych, ale także o sprawach mediów, o sprawach statusu sędziów i tak dalej, i tak dalej. Izba Dyscyplinarna przy tym to jest, proszę państwa, mały pikuś w porównaniu z tym, jakie kompetencje ma Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. My przez długie lata w zasadzie milczeliśmy na temat tej izby. Nagle nastąpiła pobudka, bo jest dwóch panów i wszyscy teraz dyskutują, co ta Izba Kontroli powiedziała. Szkoda, że nie wcześniej, ale to pokazuje jeden problem, że nie da się udawać, że czegoś, że jakiegoś problemu nie ma, że jak zasłonimy oczy, to problem zniknie, że jak przestaniemy mówić o Izbie Kontroli, to ona zniknie. Ten problem się pojawi wcześniej czy później, wybije znów, gwarantuję. W związku z tym, jeżeli chcemy tego porządku i tej stabilizacji, przewidywalności od państwa prawa, to musimy się z tym problemem zmierzyć jak najszybciej. I to jest w zasadzie też w jakiś sposób nawiązuje do tego, co powiedziała pani profesor Łętowska, a mianowicie no, czas na decyzję w zakresie dotyczącą oddzielenia czekoladek belgijskich od wyrobu czekoladopodobnego. I nie ma na co czekać. To, co mnie dziwi, to cały czas oczekiwanie. Zaraz. No dobrze, ale czekajcie. Ja też uważam, że powinno być robić wszystko porządnie. Tylko czy szanowny kolega uważa, że mamy otwartą drogę legislacyjną? Tak uważam. Tak pan uważa. No to wobec tego jest pan zdania, że należałoby w tej chwili właściwą strategią byłoby podejmowanie próby dokonywania zmian w zakresie no, czy to struktury Sądu Najwyższego, czy to w zakresie, ponieważ to jest również pilny problem, uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. To jest problem takiego ciała jak Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowej Rady Sądownictwa, przy pomocy lansowania rozwiązań legislacyjnych, które prawdopodobnie przy większości parlamentarnej zostałyby uchwalone, chociaż to wcale nie jest takie pewne, bo mamy rząd koalicyjny i tu mogą być różnice, z
sytuacji, w której najprawdopodobniej, znowu opieram się na tym, no to słyszałam, przy zapowiedzianych wetach. Też coś takiego Ja przyznam, że mnie ta strategia niespecjalnie przekonuje. I ja oczywiście uważam, że należy mieć perspektywę legislacyjną gotową i rozumiem, że te wszystkie projekty, które są wartościowe z tego punktu widzenia jako pewien zasób, ale wcale nie jestem pewna, czy akurat przystąpienie na przykład jutro do dyskusji w Sejmie, czy akurat byłoby najlepszą metodą. Ja przyznam, że bardziej mi się podoba, nie dlatego, że mam takie akurat osobiste gusta, tylko dlatego, że sądzę, że to rokuje więcej postępu jakiegoś realnego, działanie metodą step by step. Metodą obejmowania pewnych fragmentów i próbą porządkowania pewnych fragmentów rzeczywistości. Obserwujemy akurat te działania i te działania też nie idą całkiem gładko. W związku z tym ja nie jestem wcale całkiem pewna, czy akurat ta strategia też się broni. No więc mamy do wyboru dwie strategie. Jedna na pewno niedrożna, druga narażona na kłopot. Pytanie wobec tego, co robimy. Skoro pani profesor pyta, to postaram się odpowiedzieć. Ja uważam, że herbata nie wyklucza kawy. Nie mówię o tym, żeby nie podejmować pewnych działań tu i teraz. No dobra, także, przejdźmy do konkretów. Nie ma problemu, może... Czy nie myślała pani profesor, żeby zostać prowadzącą na przykład takich spotkań? W kolejnej edycji. W każdym razie ja chciałbym się odwołać też do tego, o czym mówił pan profesor Safian. Znaczy uważam, że musimy podjąć działania zmierzające do tego, żeby próbować wdrożyć orzeczenia chociażby trybunałów. Już dokończę, cieszę się, że pani profesor się zgadza. Zaraz zobaczymy. To ja zacząłem. No właśnie. Życie tu i teraz, ale wreszcie się coś dzieje, prawda? Ale uważam, że wyborcy czekają na to, żeby rozpocząć takie prace legislacyjne. Ja nie mam pojęcia, co podpisze prezydent, a czego nie podpisze. Ale mam też wątpliwości, o których mówi pani profesor. Czy będzie zgoda w obecnym parlamencie na to, żeby takie ustawy przegłosować, tak czy nie. Sprawdzić, które rozwiązania są dobre. Jeżeli my chcemy na nowo budować system wymiaru sprawiedliwości i chcemy to zrobić porządnie, nie tak jak doświadczaliśmy tego przez ostatnie lata, że w nocy były uchwalane ustawy, to nie widzę naprawdę niczego złego w tym, żeby te prace legislacyjne rozpocząć już. Ale panie profesorze, przepraszam, że się wtrącę, tak szczerze, pan naprawdę wierzy w to i bierze pod uwagę taki wariant, w którym prezydent niech pójdzie do swojego posła i mu to rzeczy, które... Panie redaktorze, uważam, że jesteśmy mistrzami w uzasadnianiu tego, żeby nic nie robić. Ale sam pan profesor powiedział, że ta zwłoka działania była dość długotrwała, więc proszę to odnieść teraz do nakazu działania, bo mówił pan profesor, że czekaliśmy stosunkowo długo, milczeliśmy, tak? Działo się z sądownictwem niedobrze. Ale zaraz, my to kto? No właśnie. Myśmy czekali. To pan do kogo to odnosi? Bo pan profesor postulował o konkrety. Prosimy. Tak. Więc właśnie. Jeżeli chodzi o konkrety, to rozumiem, że od tego jest władza ustawodawcza i władza wykonawcza. No chyba, że coś pomyliłem w konstytucji, ale jeżeli nie, no to tak mi się wydaje. Wiecie państwo, ja sobie żeby czasami rozpocząć myślę, takie prace nad ja projektami, sobie czasami które są już myślę, że jak ja jestem jedyną przedstawicielką rodzaju żeńskiego w takich gremiach i ja nawołuję do tego, żeby było praktycznie, to prawdopodobnie rzeczywiście tak powinno być, że gender powinien być jakoś obsadzany w tego rodzaju działania. Konkret, proszę pana, dlatego że my sobie tak dywagujemy, że to może byłoby tak, a to może byłoby inaczej, są projekty, coś się dzieje. Proszę pana, no dobrze, no uważa pan, że należałoby w tej chwili konkretnie, macie państwo projekt, jesteście justicją, no to tak. Jesteście, ale macie, no, mamy. Z całym szacunkiem. I wobec tego uważa pan, że powinno się natychmiast w tej chwili przystąpić do prac legislacyjnych nad tym projektem? Myślę, że po 100 dniach od 15 października można by przynajmniej zacząć o tym myśleć. Myśleć czy robić? Ja uważam, że robić. Bo trzeba było myśleć przez 8 lat,
potem można było myśleć przez kolejne 100 dni, a myślę, że już teraz czas na podjęcie określonych prac. Bo ja pamiętam, że jak Joe Biden zostawał prezydentem, to 15 rozporządzeń podpisał pierwszej nocy. Pytanie jest, czy w takim razie mamy czas. To były rozporządzenia, a nie ustawy. Ja rozumiem, ja rozumiem, panie profesor. Tylko pytanie jest, czy ludzie mają czas? Czekanie na to, że system wymiaru sprawiedliwości się kładzie, że na wyrok trzeba czekać 8 lat, że mamy upolitycznioną prokuraturę, coraz bardziej upolitycznione sądy. Sąd Najwyższy wydaje sprzeczne orzeczenia, a my mówimy spokojnie. I na to wszystko pomoże projekt, który państwo mają. Ja myślę, że projekty same sobie już mają wielką siłę nośną dotyczącą tego, że państwo przekazuje swoją myśl, którą chce realizować. Ja tutaj a teraz trudno znaleźć realizację. Pozwolę po dziennikarsku się wtrącić i poprosić właśnie, bo pan profesor wspominał o nieprawniczej perspektywie, więc chciałem zapytać o perspektywę związaną z polityką. Czy pan, odnosząc się do tego, o czym mówił pan profesor, o czym mówiła pani profesor, widzi taką wolę po stronie koalicji rządzącej, czy może widzi pan badanie terenu i nadal ten etap zastanawiania się, a może w tę stronę, a może w tę stronę i może rzeczywiście nie ma tego planu, który był zapowiadany w ramach chociażby konkretów, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości? Badanie terenu to nie jest nieracjonalna strategia, bo po badaniu terenu dopiero można powiedzieć, w którą stronę. To nie jest tak, że albo badamy teren, albo idziemy od razu w którą stronę. Nie, najpierw zbadajmy, a potem pójdźmy tam, gdzie z badania nam wyszło, że jest najbardziej efektywnie pójść. I wracam do tego, o czym mówiła pani profesor. Czy wielkie uderzenie, czy stopniowe, no powiedzmy takie wręcz praca u podstaw, pozytywistyczne wyrywanie kawałków. Moim zdaniem to drugie, ponieważ to drugie jest o wiele bardziej skuteczne, a w pewnym momencie i po pewnych osiągnięciach tych cząstkowych celów prowadzi do przekroczenia masy krytycznej. A poza tym to drugie, mimo tego, że to jest też droga wyboista, o czym doskonale wiemy, przykład mediów pokazuje, jak to jest droga wyboista, po pewnym czasie u tych ludzi, o których sama pani profesor powiedziała, że są takimi obserwującymi, że tak prawda patrzą, u nich zacznie przechylać się perspektywa, a może jednak warto. Ja nie twierdzę, że wszyscy z miłości powinni popierać tę obecną władzę, ale niektórzy, jeśli nawet zaczną ją popierać ze względów, mówiąc brutalnie, cynicznych, że to się także im bardziej opłaca z punktu widzenia ich karier, to też jest lepiej, niż żeby tego nie robili. W związku z tym ta droga powolnych, znaczy nawet nie powolnych, ale raczej cząstkowych, aczkolwiek właśnie niepowolnych, ale cząstkowych ruchów, konsekwentnych, może dawać wrażenie i oczekiwanie, o jednak zobaczcie, sukces jest, coś można było zrobić. Z punktu widzenia polityki wprowadzania zmian, to jest moim zdaniem droga, która wróży więcej szans na powodzenie. To króciutko, żeby skończyć ten wątek. Poproszę jeszcze pana profesora Wróbla w takim razie o odpowiedź na pytanie, którą drogę pan by wybrał, szczególnie, że ta dyskusja trochę tyczy się też Sądu Najwyższego. Jest pan sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego. W zręcznej sytuacji. No nie, ja mimo tego... Dlatego też zadaję to pytanie, żeby u źródła się dowiedzieć pana, i poznać perspektywę. Nie zawsze należy zadawać pytania stawiające w niezręcznej sytuacji. No to już trzeba wtedy umieć odpowiadać, panie profesorze. Ale profesor Wróbel idealnie sobie radzi z takimi pytaniami. Ale tu mam pewien kłopot, bo też bym mimo tego gender jakoś tak chciał się dowiedzieć, ale no to co konkretnie można zrobić z tym ustawodawcem? Właśnie. No to okej, no to będzie taka ustawa, która zlikwiduje Izbę Nadzwyczajną w Sądzie Najwyższym. Nie wiem, co w tej ustawie jeszcze może być. Na przykład to, że się przesuwa wszystkich tych sędziów wadliwo wybranych w Sądzie Najwyższym, nie wiem, na stan spoczynku, albo w ogóle się ich pozbawia stanowisk, bo się na przykład uznaje, że oni nie są sędziami, no różne rzeczy. No to co dalej się stanie? Już abstrahując, czy będzie weto prezydenta, czy nie, znajdzie się to w czymś, co nie jest trybunałem i tam sobie będzie leżeć. Każdy niech robi swoje. Politycy niech się zajmą uchwalaniem ustaw. Może współpracują z ekspertami, super, niech ci eksperci im posłuchają, ale niechże każdy robi swoje. Proszę państwa, na tej sali pewnie jest mnóstwo prawników. To nie jest tak, że jak się pan redaktor pyta o Sąd Najwyższy, że to jacyś oni mogą spowodować jakąś uporządkowanie chaosu w Sądzie Najwyższym. Ja rozumiem, że adwokaci działają w interesie swoich klientów, ale ja bym chciał widzieć wnioski adwokackie o wyłączenie non-sędziów. Jakby były takie wnioski, to by połowa problemów w Sądzie Najwyższym nie istniała. Kiedyś Sąd Najwyższy, step by step, robiąc co się da, spowodował, że jest możliwość jakby jeszcze raz prowadzenia postępowań w sprawach, które ci wadliwie sędziowie orzekali. Myśmy byli przerażeni tym swoim orzeczeniem, żeśmy otwarli taką puszkę z tą Pandorą, tak? Co to się będzie działo, tak?
Myślicie Państwo, że tak wiele tych wniosków wpłynęło, że była taka wielka ochota, żeby jeszcze raz zweryfikować to, co w tych wadliwie obsadzonych sądach obsądzano nie tak jak trzeba? A jak Pan myśli, dlaczego step nie było? By... No więc właśnie, i teraz taki apel, teraz będzie taki na poważnie apel. Mianowicie w tym step by step każdy niech robi swoje. I to nie jest tak, że profesorowie akademicy są powołani do nazywania rzeczy po imieniu. To nie jest tak, że jakieś, daj Boże, funkcjonujące gdzieś bardzo wysokie instytucje są wezwani do nazywania spraw po imieniu. Do tego są wezwani asystenci prowadzący ćwiczenia na uniwersytecie. Do tego państwo jesteście wezwani, jeżeli wykonujecie jakikolwiek zawód prawniczy, radczy prawnego, adwokata, bo to jest to, co pan profesor Rychard mówi. To jest ten punkt ciężkości. Mianowicie, jak wszyscy zaczniemy nazywać rzeczy po imieniu, to ten świat fikcji będzie zanikał, będzie usychał. On sobie gdzieś tam będzie funkcjonował i niech wtedy politycy zajmują się ustawami. Jest naprawdę mnóstwo przestrzeni, w której możemy ten świat porządkować. Dam państwu jeden przykład. Mówię tak sobie o tej praworządności, że właśnie jest taki kryzys, jesteśmy pesymistami. Co potrzeba, żeby jeden minister, który dzisiaj jest ministrem mającym pełną władzę ministerialną, wydał rozporządzenie o likwidacji pushbacków? Ileż potrzeba władzy? Dlaczego nie ma tego rozporządzenia? Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, bo pytanie jest nie, to w pytanie Sejmie jest prawdopodobnie retoryczne, tylko pokazujące, że ten step by step też jest kłopotliwy zupełnie z innych powodów, o których mówimy. Nie z tego powodu, że mamy jakieś dualistyczne państwo albo że są jakieś atrapy, instytucje, które są przeżytkami, trochę takimi artefaktami z starego systemu, który prędzej czy później zniknie. To jest kwestia cierpliwości i konsekwencji, ale nam tą praworządność zatruto też w głowach merytorycznie. My się godzimy z jakimiś rzeczami, które są absolutnie niedopuszczalne. I to jest, nie wiem, no, co państwo sądzicie, to jest dużo ważniejsze od tego, czy będzie Trybunał, czy będzie Sąd Najwyższy. No nie może dojść do kolejnej śmierci na granicy białoruskiej, nie? Dokładnie tak, ale ten zatruty jad wpuszczony w kategorię praworządności czy demokratycznego państwa prawnego, to obawiam się, że niczym hydra lernejska odradzał się będzie w wielu odsłonach. To nie jest takie proste, ale jeśli pozwolisz, to ja jednak kamyczek do ogródka profesora Markiewicza, bo profesor tak łatwo przeszedł, że jesteśmy wszyscy współzobowiązani o odpowiedzialności, że przez czas w kontekście sądownictwa milczeliśmy. Pewnie gdyby środowiska prawnicze miały zrobić rachunek sumienia i odpowiedzieć, czy wszyscy gremialnie, choć trudno do takich kategorii wspólnych się odwoływać, mam tego pełną świadomość, ale czy wszyscy zdaliśmy ten egzamin jako środowisko prawnicze, to jak pomyślimy o sali kolumnowej i o tych opiniach, które były pisane, to dziękuję, że pani profesor już antycypowała odpowiedź. Ale gdybym mogła zapytać konkretnie, macie państwo 3 projekty ustaw, zatem co, kto i kiedy ma zrobić? Bo mówił pan o braku pewnej skuteczności. Być może, przepraszam, nadinterpretowuję celem pobudzenia do dyskusji, ale tak z lotu ptaka te myśli od początku przez pana formułowane, panie profesorze, można by było zebrać. Więc konkretnie, kto, co i kiedy? Jutro dostaje pan imperium władztwa. Ma pan jedno zadanie wyznaczone, ma być efektywnie. Ojej. Proszę bardzo. O, to byłoby efektywnie, gwarantuję. Ja myślę tak, że jako społeczeństwo obywatelskie to, co mogliśmy zrobić, bo mówimy teraz o tych projektach ustaw, to przygotować najlepiej, jak potrafimy. Ale do szuflady? Te projekty. To jest pierwszy krok. To mówię, co my możemy zrobić, bo to nie jest tak, że społeczeństwo obywatelskie uchwala ustawy. Te ustawy, te projekty są na stole. Teraz to, co społeczeństwo obywatelskie, co prawnicy mogą zrobić, to teraz być tym głosem, który konsultuje te rzeczy. Od tego jest Ministerstwo Sprawiedliwości i od tego jest Sejm później, żeby je procedować. Już, jeszcze chwilkę, tylko proszę o to głos. I myślę, że ja odczuwam taki niedosyt dotyczący tego, że jeszcze tego nie robimy. Znaczy, patrząc na te kroki, oczywiście polityka może być różna, może być małych kroków, nie ma sprawy. Ale dobrze wiemy, że pod względem takim legislacyjnym wrzucanie takich małych tam paru artykulików, potem jeszcze parę artykulików i tak dalej, to po pierwsze możemy dopłynąć do celu, tylko nie wiadomo jeszcze do końca jakiego. I do brzegu, panie profesorze, do mojego pytania bardzo proszę. Tak, no to po prostu trzeba teraz usiąść i rozpocząć najnormalniej w świecie prace merytoryczne nad ustawami o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i ta, która będzie musiała odpowiedzieć na pytanie o wyroby czekoladopodobne, czyli o statusie neosędziów. A jaką ścieżkę chce pan wybrać dla tych projektów? W sensie,
kto miałby je składać, prowadzić i tak dalej, jak pan to... No są dwie możliwości. Myślę, no że, tak, że albo będzie to ścieżka rządowa, czyli te prace mogą się toczyć jeszcze w chwili obecnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i chyba to jest taka najbardziej realna droga. Albo inicjuje któryś z klubów parlamentarnych ścieżkę parlamentarną. To nie są projekty, nasze projekty nie są projektami politycznymi. Każdy może je wziąć. No to może obywatelska ścieżka, skoro nie widzicie państwo wystarczającej inicjatywy. Jestem urodzonym optymistą, mam nadzieję, że świat polityki obudzi się w miarę szybko, między innymi dzięki takim spotkaniom jak tutaj. Pani profesor Łętowska. Przepraszam, ja trochę wezmę takiego pierwszego rozbiegu w związku z tym, co powiedział pan profesor Rychard. Każda, jeżeli w tej chwili stoimy w obliczu tej drugiej transformacji, bo ta pierwsza nam się nie udała, to takim pierwszym wnioskiem z tej dotychczasowej sytuacji jest to, dla mnie jest zdumiewające, jak dalece rzeczywiście zaznaczył się udział społeczeństwa obywatelskiego. Ale jeżeli tak, to wobec tego odpowiedzmy sobie na pytanie, właśnie, czy wszyscy zrobili wszystko to, co do nich należy? No właśnie. W jakim charakterze? My jesteśmy, tak, no ja jestem prawoznawca, czyli krótko mówiąc, ja się zajmuję tym, że wskazuję na możliwości, które istnieje, proponuje mi albo moja wiedza o systemie prawnym, jak on funkcjonuje, jakie są możliwości, co można wykombinować, czy coś jeszcze jest zgodne w danym układzie systemowym, czy nie. Ja działam mocą swojego przekonywania, tyle co przekonać mogę. Działają również organizacje pozarządowe, NGOsy. NGOsy są różne. NGOsy są takie, które reprezentują swoich interesariuszy, czyli tych, w czyim imieniu oni działają. I w zależności od tego, czy ci interesariusze ich popierają, to takie projekty i te zamierzenia albo mają społeczne poparcie, albo nie. I teraz, jeżeli my mówimy o społecznym poparciu dla legislacyjnych pomysłów dotyczących wymiaru sprawiedliwości, to musimy znaleźć odpowiednią grupę interesariuszy, którzy to poprą. Justycja reprezentuje środowiska sędziowskie. To czyni ją troszkę inną organizacją społeczną niż na przykład Amnesty International albo no powiedzmy grupy wspierające na granicy polsko-białoruskiej, bo one reprezentują tych, którzy w ogóle sami nie funkcjonują w naszym społeczeństwie. Otóż wobec tego moje pytanie jest i tutaj bardzo konkretne już do pana profesora Markiewicza. A czy wyście zadbali o to, żeby tylko oprócz tego, żeby zrobić projekt, żeby zyskać dla tych projektów szersze poparcie społeczne, żeby ustrzec się od zarzutu, no jakby tu powiedzieć, no, zbytniego ograniczenia gremium interesariuszy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli praworządność ma być wspólną sprawą, również tą codzienną, tych, których sądy dotyczą i dotyczyć powinny, to powinno się wzbudzać przekonanie, że te projekty służą nie tylko tym, którzy je opracowali, tylko że jest jakieś za tym szersze zaplecze. I mnie się wydaje z całym szacunkiem, że państwo robią pewien błąd komunikacyjny, dlatego że państwo lansują swój projekt jako projekt swojego organizacji. Gdyby znaleźć dla tego poparcie również innych samorządów, byłoby lżej. A gdyby jeszcze ten projekt wzbogacić równoległym jakimś działaniem strategicznym, które by przekonało obywateli o tym, o czym mówił pan profesor Rychard, że zło, no, mówmy sobie szczerze, organizacja pracy w sądach jest niedobra. O tym wiemy. Ona doskwiera samym sędziom, doskwiera odbiorcom tego, co sądy robią. No to gdyby tutaj coś wspomóc, no to by wtedy zwielokrotniło wiarę w to, że wasz projekt ma szerszą perspektywę. I wydaje mi się, że akurat tak, bo my tak sobie opowiadamy, a tutaj jest projekt taki, a my bierzemy strategię taką, śmaką. No nam jest łatwo to mówić, ale przecież naszym problemem w tej chwili jest decyzja o tym, kto to poprze.
Panie profesorze, kto to poprze? Zadaliśmy sobie ten trud, pani profesor. Pewnie jest niemalże rzeczą oczywistą, że justycja to nie tylko sędziowie, którzy siedzą na sali rozpraw i przez 8 lat nic nie robili, starając się jednak walczyć o praworządność w Polsce. I mniej więcej jest to chyba dość rzecz jasna nie tylko w kraju, ale i za granicą. Między innymi od kilku lat realizujemy projekt społeczny rządy prawa, wspólna sprawa. Mamy za sobą pewnie jakieś 200 spotkań z ludźmi, gdzie pytaliśmy konkretnie, czego oczekują, co się w sądach nie podoba. Projekty, o których mówię, są projektami społecznymi. To nie są projekty przygotowane tylko przez sędziów. To są przecież, to jest między innymi projekt Fundacji Batorego, sędziów Sądu Najwyższego. Robimy wszystko, co można, żeby przede wszystkim nie dbać o interes sędziów, ale dbać o interes obywateli, którzy idą do sądu. I te projekty mają właśnie zapewnić to, żeby ludzie się czuli pewnie w sądach. Niezależnych, sprawnych, stabilnych, tak żeby na samym końcu ten wyrok mógł być zapaść za kilka miesięcy, a nie za 8 lat. Bo ja, kiedy wydawałem orzeczenie 8 lat temu, to jak sprawa wpłynęła do mojego sądu, po 3 miesiącach był wyrok. Teraz ten wyrok jest po 2 latach. Po 2 latach. A na samym końcu jest orzeczenie, które wydane jest na przykład przez neosędziego i nie wiadomo, jaki będzie tego finał. 40% zaufania do państwa to jest zaufanie do sądów. To nie jest sprawa tylko justycji, tylko nas wszystkich, żebyśmy odbudowali to zaufanie do sprawnego i stabilnego sądownictwa. Ale pan profesor, w idealizm nam ucieka. My się zgadzamy na pewno na tej sali wszyscy z tym, że tak powinno być, jak pan profesor mówi. Ale jak odbudować to poczucie bezpieczeństwa prawnego? Przecież obywatel, który nie jest prawnikiem, zgodzicie się państwo ze mną, ma dzisiaj niebywałe problemy, by ustalić, co jest sądem, co sądem nie jest. Czy jak rozwodził go neosędzia, to on ten rozwód ma, czy nie? To są pytania, problemy może banalne dla nas, ale z perspektywy obywateli bardzo istotne. Jak komunikować, panie profesorze? Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Jak ta edukacja powinna wyglądać, może też i z perspektywy pana profesora doświadczenia jako akademika? Czy my dobrze edukujemy? Ja myślę też, że justycja też to pytanie powinna sobie postawić. Czy w kontekście tego, co wydarzyło się z sądownictwem, z sędziami, tych przykrych sformułowań dotyczących kasty, jak komunikować i jednak jak rozmawiać ze społeczeństwem? Czy ta komunikacja, którą państwo robicie, jest wystarczająca? Ale na razie to pytanie zawieszam. Pan profesor Wróbel. Jeszcze wracając tylko do tej kwestii tych projektów ustaw, no to żeby sobie tak konkretnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego one teraz nie są procedowane w Sejmie, jeżeli sugerują jakieś pomoc w uporządkowaniu tego chaosu, z tymi rozwodami dokładnie, na przykład, no to trzeba by tu polityka zaprosić. No bo cóż my możemy wiedzieć, dlaczego akurat politycy teraz nie chcą nad tym pracować? No co my możemy wiedzieć? Prowokująco no, daj Boże, pan profesor niech teraz pracują. Się wypowiedział. Proszę? Prowokująco teraz pan nie, profesor dlaczego? Się no, my się na tym nie znamy. No, znaczy ja przynajmniej, no, może pan profesor Rychard jest bardziej specjalistą od tego procesów politycznych, jakie się toczą. Jest jakiś powód. Natomiast wracając do tego, o czym pani dziekan mówi, no ale są rzeczy, które od nas trochę zależą. No tak. Tak? Można, jak mówię, podsuwać super pomysły, trzeba to dawać na biurko, można wypracowywać projekty, ale decyzje polityczne to są decyzje polityków, no nie nasze. Możemy naciskać na tych polityków, ale to oni tu powinni przyjść, jakoś zaprosić, trzeba było jakiegoś ministra czy kogoś, zapytać się go, czemu tego nie procedują w Sejmie. Może coś powie. To, co możemy mówić, a tu akurat myślę dość optymistycznie i pozytywnie o tym, co się stało i co się dzieje, bo pani dziekan się pytała o edukację, a z drugiej strony właśnie wyjaśnianie, jak sobie z tym chaosem radzić. Znaczy, proszę państwa, no trzeba sobie też jasno powiedzieć, no ten chaos jeszcze będzie, no nie ma ludzkiej siły. To nie jest taka różdżka, że ktoś przyjdzie i nagle powie, wszystko już jest super, nie? Albo będzie jakiś mędrzec stanie na tej sali i wyjaśni wszystko tak, że wszyscy zrozumieją i potem rano się obudzą i już będą wiedzieć, co w radiu traktować jako fikcję, a co rzeczywistość. No tak nie jest. I to będzie jeszcze trwało. Ja nie wiem, jak długi ten proces będzie trwał, ale ja w tym procesie kryzysu, może jestem jakimś niepoprawnym optymistą, ale w tym procesie kryzysu, jaki przeżywamy, upatruję ogromną, gigantyczną szansę. Że z kryzysu zrodzi się nowe? Mamy mówić o przyszłości państwa prawa, prawda? No, taki był zamysł. Przyszłość państwa prawa jest wtedy realna, jak ludzie chcą państwa prawa. No dobrze, ale cały czas jedna myśl nie daje mi spokoju też w kontekście tego, o co pani dziekan pytała, o komunikowanie, o edukację, o rozmawianie. Tyle tylko,
że jakby państwo przekonali obywatela i obywatelkę, którzy mają jakąś sprawę w sądzie, żeby ich reprezentant złożył wniosek o wyłączenie neosędziego ze składu orzekającego ze świadomością, że to będzie się wiązało, że i tak już w tych długich postępowaniach, załóżmy, dajmy na to, jeszcze dłużej to wszystko będzie trwało. Czyli mamy z jednej strony interes jednostki, która ma święte prawo do tego, żeby w sądzie jej sprawa była procedowana jak najszybciej, i wybór, który musi dokonać ta jednostka i jej reprezentant, żeby na przykład składając taki wniosek o wyłączenie, trwało to jeszcze dłużej. Oczywiście, że to każdy z nas, jak stanie się takim klientem, niekoniecznie prawnikiem, musi podjąć decyzję, czego chce bardziej. Ale w tym momencie kryzysowym, w jakim jesteśmy, na stole muszą obie opcje leżeć. Aha. Można nie składać tego wniosku. Można mieć to dziś i teraz ze świadomością, że druga strona dojdzie aż do ETP3 i nagle się okaże, że trzeba będzie to całe postępowanie wznawiać. Realna perspektywa może nie, no to szacujmy ryzyka, tak? To, co jest istotne, to jest to nieustanne tłumaczenie tego, co się dzieje, bo ja mówię jeszcze raz, wracam do tej myśli, w tym tłumaczeniu, co się dzieje, tego chaosu, jest ogromna szansa na bardzo powszechną społeczną edukację, na zrozumienie wielu terminów, które kiedyś się wydawały kompletnie abstrakcyjne. A dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego tak istotne jest, panie redaktorze, żeby pan o tym opowiadał? Osoba szalenie popularna, mająca wpływ na młodych ludzi zwłaszcza, super. Dlaczego to jest tak istotne, żebyśmy prowadząc zajęcia opowiadali o tym, że ta ustawa to jest jakaś fikcja, a nie ustawa, chociaż jest w kodeksie napisana i są to przepisy. I żeby studenci to rozumieli, tak? Dlatego, bo my musimy być przez ten kryzys, to jest moja optyka, immunizowani na to, co się może zdarzyć za chwilę. A to nie jest powiedziane, że ten kryzys już żeśmy raz przezwyciężyli i nigdy więcej się nie odbędzie. Im więcej będzie ludzi świadomych tego, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonuje prawo, lepiej. Im więcej będzie ludzi, dla których idea państwa prawa będzie powabna, będzie czymś, co jest pożądane, czymś, co im się podoba, tym mniejsza jest szansa, tym mniejsza jest szansa, że znowu jacyś autokraci albo komuś szczeli do głowy, jakiemuś politykowi mu się władza spodoba, obojętnie z jakiej w koalicji, znowu nas w maliny wprowadzi, tak? Panie profesorze. Ja słucham tutaj wypowiedzi prawników i muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę coraz silniej z tego, w jak specyficznym położeniu jest środowisko prawnicze i jakie są dwa zasadniczo często odmienne typy oczekiwań pod waszym adresem kierowane. Bo z jednej strony jesteście traktowani jako część społeczeństwa obywatelskiego, że obserwujecie, że mówicie co niedobre i tak dalej, ale z drugiej strony są adresowane do was oczekiwania takie jak do władzy trochę, że wy to zmienicie, że nie jesteście tym społeczeństwem, tylko że jesteście tą naszą dobrą władzą, która no tam wpłynie trochę na tych polityków, ale w zasadzie to macie głos decydujący, żeby to wszystko zmienić. To strasznie trudna pozycja. Państwo trochę siedzicie okrakiem, krótko mówiąc, i to nie jest łatwa, jak wiadomo, pozycja. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jak ja chciałem powiedzieć, to ja się zgadzam z tym, że komunikacja jest rzeczą fundamentalnie ważną. Ale czy środowisko prawnicze ma, zadam jako taki, powiedzmy sobie, przyziemny socjolog pytanie, rozpoznane to, gdzie i ile jest sędziów porządnych, nieporządnych, prokuratorów porządnych, nieporządnych, sądów porządnych, nieporządnych, adwokatów porządnych, nieporządnych? Czy istnieje jakaś empiryczna wiedza na temat tego, że o tak, tam obywatelu to idź, bo tam jest w porządku, albo tam to nie idź, bo tam nie jest w porządku. I jak idziesz tam, to wtedy my ci pomożemy, mówiąc to, to i to, i tam możesz liczyć na dobrą obsługę i zajęcie się twoją sprawą, a jak pójdziesz, wpadniesz w to gorsze miejsce, to ci tym bardziej pomożemy, żeby cię z tego wykaraskać. Czy w ogóle, nie wiem, system sprawiedliwości, środowisko prawnicze może robić takie rozpoznanie pod tytułem, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle, jak to jest zlokalizowane, nawet wręcz geograficznie i sądowo, czy też to są tylko takie intuicje i tak dla państwa bardziej czytelne i jasne, ale dla obywatela kompletnie niejasne, bo przecież on nie wie, czy tam, gdzie idzie, to spotka neosędziego, czy nie. Przecież neosędzia nie ma napisanego na czole, że jest neosędzią. Skąd my mamy wiedzieć, że on jest neosędzią? No to jest jak właśnie, ten obywatel może się poruszać w tym wszystkim? No to jest właśnie problem tego rozpoznania czekoladek i wyrobu czekoladopodobnego. Ale, jak to tak operacyjnie można rozpoznawać? Operacyjnie. Jeżeli pan pyta, co to jest dobry sąd, to rozumiem, że pan pyta w tej chwili o to,
czy to jest zaczepialny sąd z punktu widzenia kryteriów, no chociażby TSUE czy ETPC, czyli Strasburga. No to jest do ustalenia, tyle tylko, że to wymaga do zajrzenia do akt. Dlatego, że to mamy znowu problem. Czy są, to są osoby, które są powołane przy udziale opiniodawczym KRS-u, po, praktycznie biorąc po 2018 roku, czy nie? To jest to. Ale więc to są narzędzia. Ale na pewno to nie jest inaczej sprawdzane, czysto formalne kryterium. Ale chcę powiedzieć jedno, że jeżeli pan profesor daje pytanie, czy to jest dobry sąd i czy dostaje się towar w dobrym gatunku, w sensie wymiaru sprawiedliwości, to ten podział nie bardzo ma. On się przekłada na te formalne kryterium, o którym wspomniałam, bo pan pyta wtedy o co innego. Jeśli można, panie profesorze, żeby znaleźć z imienia i z nazwiska osobę, czy ktoś jest neosędzią, czy nie, wystarczy wejść na wyszukiwarkę. Właśnie organizacje pozarządowe coś takiego zrobiły jakiś czas temu, wpisuje się Krystian Markiewicz i on wyskakuje, czy jest neosędzią, czy nie jest neosędzią. Można wpisać sąd okręgowy w Katowicach, też będzie sprawa jasna. Oczywiście, czy korzystać, czy nie, nie jesteśmy adwokatami. Przepraszam bardzo, ale ja bardzo tak przyziemnie się zapytam. Tam pada określenie neosędzia. Nie, tam jest po prostu lista osób powołanych przy udziale. A czy obywatel wie, że to w ten sposób trzeba postępować, że zobaczy pan, że jest taka lista osób, jeżeli ktoś jest na tej liście, to tego, czy takiej instrukcji, przepraszam bardzo za sformułowanie, nie powinno być, czy też nie wolno wam jej robić? No jest cały szereg tutaj różnych pytań. Być może, że to są pytania może i po części do środowiska sędziowskiego, ale także myślę adwokackiego, radcowskiego i tak dalej. Ale w każdym razie przy minimalnym zainteresowaniu, no wydaje się, że nie jest to trudne do ustalenia. Inną rzeczą jest to, o czym mówił pan profesor Wróbel, zgadzam się z tym całkowicie. Jakie było zainteresowanie tym, żeby sprawdzić ewentualnie, czy złożyć wniosek o wyłączenie? Rozmawiałem wielokrotnie z moimi przyjaciółmi, adwokatami. Sami nieraz mieli ten dylemat, składać ten wniosek, czy nie składać. I jeszcze jedna rzecz, bo w zawieszeniu było to pytanie, jak rozumiem, wypływające z troski o nasze Stowarzyszenie Justicja. No, myślę, że pod względem medialnym robimy to, co się da, mając jednak jakieś nieraz milionowe dotarcia do wielu osób. Ja dzisiaj jestem na etapie takim, że właśnie wydajemy piąte wydanie Apteczki Prawnej. 10 lat temu wydaliśmy pierwsze wydanie. W ilu szkołach byliśmy na spotkaniach? Na ilu polędrokach byliśmy, z iloma ludźmi spotykamy się w całej Polsce, więc życzę innym, żeby tak samo nieudolnie prowadzili tą swoją działalność jak my i będę spokojny o państwo prawa. Dobrze, to ja tylko dopytam, jeśli mogę. Brawo. Dopytam pana profesora Rycharda, ale też tak bardzo zero-jedynkowo, panie profesorze, czy to zarządzanie, tak upraszczając, symplifikując, to zarządzanie obecnym chaosem przez edukację, ma sens czy nie? Zda egzamin czy nie? Czy ta edukacja rzeczywiście jest jedyną drogą, by społeczeństwo obywatelskie rozwijało się i by świadomość wzrastała? Pewnie nie przykładając się na bezpieczeństwo prawne, bo nie, tu łączników nie ma, ale jak do tego się odnieść? Wie pani, ja jestem przekonany, że edukacja jest konieczną drogą do tego, ale nie jest na pewno też jedyną drogą i do tego drugiego jestem nawet może jeszcze bardziej przekonany. To po prostu musi być obserwacja tego, jakie są skutki. Dostrzeganie tego, że jeżeli te skutki są dobre, to jakoś jest, powiedzmy sobie, nagroda w postaci prestiżu, szacunku i tak dalej. Powiedziała pani o chaosie. Tutaj dwa słowa się przewijały przez dużą część naszej debaty. Chaos i skuteczność. Ja powiem tezę, która być może będzie wyglądała na obrazoburczo w ustach socjologa. Otóż wydaje mi się, że dla sporej części Polaków chaos jest bardziej niebezpieczny niż brak demokracji, a z kolei skuteczność jest ważniejsza niż demokracja. Może nie aż tak mocno, jak ja to powiedziałem, ale takie zjawiska moim zdaniem występują i dlatego warto robić wszystko, żeby ten chaos ograniczać, ponieważ chaos wzbudza strach w społeczeństwie i wzbudza niepewność. I to jest przecież ten mechanizm, który doskonale ma Prawo i Sprawiedliwość rozpoznane. Ono usiłuje ten strach wytwarzać i tę niepewność wytwarzać i nią zarządzać. Wytwarzać nadal umie, zarządzać już
przestaje umieć, więc to jest tym bardziej niebezpieczne, więc opanowywanie tego chaosu za pomocą skutecznych metod, gdzie się nawet będzie wybaczało, powiedzmy, jakieś poruszanie się, przepraszam za kolokwializm, po bandzie. Mam nadzieję, że bez przekraczania tej bandy, ale bardzo, bardzo blisko niej, to jest rzecz, której to społeczeństwo w tej chwili w moim przekonaniu oczekuje. Zarządzanie strachem to symptomatyczny, właściwie symptomatyczne zachowanie, które znane już jest od lat 40. związane z Doppelstaat, Double State. Jeśli Państwo pozwolicie, to wykorzystując, przepraszam za to słowo, systemową wiedzę pani profesor Łętowskiej nawiążę, bo było o czekoladkach, czyli wątek cukierniczy się pojawił, więc żeby tak bardziej wytrawnie było. Pani profesor kiedyś właśnie rozważając kwestię fasadowej konstytucji opowiadała taką anegdotę. Onegdaj w ówczesnym Związku Radzieckim przyszedł jeden z klientów do umiarkowanej w standardzie gwiazdki Michelin, pewnie by tam nie było restauracji, zamawiał kolejne pytania, nieustająco słyszał, że nie ma tego w menu, w końcu zdenerwowany zapytał, czy tam menu, czy naszą konstytucję. I w tym kontekście, żeby nie wykorzystywać tego, co już znamy, tego niesamowitego zarządzania strachem, zarządzania chaosem, wykorzystywania poczucia niebezpieczeństwa. Czy pani profesor, a następnie także i państwo uważacie, że naszą konstytucję, która jednak no, a priori powinna być tym aktem prawnym, który zabezpiecza obywateli, który umocowuje w prawach i wolnościach, które powinny być w ograniczonym, w pewnym zakresie tych praw i wolności niepodważalne, niederogowalne i tak dalej. Czy w tym kontekście konstytucję trzeba, pani profesor, obudowywać, zaopatrzyć w jakieś bezpieczniki, które ochronią demokrację, opancerzyć ją? Przecież my mamy sytuację, w której my mamy konstytucję niezmienioną, trwającą na papierze, konstytucję społeczeństwa otwartego, inkluzywnego i mamy sytuację, w której ją się omija, wydrąża, nagina, albo przy pomocy ustaw zwykłych, które są w tej chwili specyfikowane i których nie bardzo można zmienić. Ale mamy jeszcze coś, co tu nawiążę do wypowiedzi pana profesora Rycharda. Bo skąd się bierze to poczucie chaosu? Z jednej strony z faktu świadomości istnienia konstytucji niezmienionej, imponderabiliów, które szanujemy jako takie, a jednocześnie z praktyki, w której realizacja systemu prawnego w ten sposób powiem, że po prostu to, co się dzieje naprawdę przy stosowaniu prawa, jest oddane w ręce decyzjonizmu. Bo to jest znowu kwestia obsady nomenklaturowej na odpowiednich poziomach, która zapewnia to, że konkretne decyzje, które powinny być poddane strategii aktów normatywnych z konstytucją na czele, one są podejmowane wedle woli politycznej, wygodnej dla tego przedstawiciela nomenklatury, który te decyzje podejmuje. To powoduje chaos, bo poczucie chaosu my mamy z tego, że mamy schizofreniczną sytuację, konstytucja i praktyka, która jest inna. Weźmy zresztą przykład, porównajmy to z sytuacją Węgier. Na Węgrzech było inaczej, dlatego że na Węgrzech zmieniono konstytucję. Więc to, co się, nasza sytuacja jest nieporównywalna. My mamy większe szanse bycia w chaosie, bo jest inny system normatywny, a inny system realny. Więc jeżeli mnie pani pyta, jak powinno być, no to ja potem oczywiście nie powinno być właśnie tak, jak mamy. Nie powinno być właśnie tego ruling by cheating, czyli krótko mówiąc zarządzania przez oszustwo, przez to, że się nawołuje do imponderabiliów, których się później nie szanuje. Więc, ale jeżeli można, bo to tak my tak o różnych rzeczach rozmawiamy, ja chciałam się odnieść, jeżeli można, bezpośrednio do wypowiedzi pana profesora Rycharda, kiedy pan mówi o sprzecznych oczekiwaniach wobec prawników. Ja nawiążę do tego, o czym już tutaj wspomniałam, o wyczuciu własnej roli. Przecież nie ma czegoś, środowisko prawnicze jest niejednorodne. My mamy, na przykład, jakiemu złudzeniu ulegają prawoznawcy, prawnicy akademicy. My mamy różne poglądy, oczywiście aksjologia nas prowadzi w określonym kierunku, ale my mamy jeszcze jedną pokusę, której bardzo często ulegamy.
To znaczy, niezależnie od tego, że chcemy zaprezentować swój punkt widzenia, my mamy jeszcze ochotę uczynić nasz projekt aksjologiczny, dlatego że jest nasz, projektem realizowalnym. Czyli my mamy ogromną ochotę odegrać rolę namawiacza, consigliere, nie tylko adwokata jakiejś sprawy, ale wręcz consigliere doradzenia, jak ma być. Otóż powstaje, może można tak być, że prawnik jest consigliere, tylko proszę zwrócić uwagę, że w Ojcu Chrzestnym Toma Hagena Ojciec Chrzestny odsunął od funkcji consigliere i postanowił, że będzie on reprezentował rodzinę tylko w sprawach sądowych. Chodziło o to, żeby nie mieszał dwóch ról. I dlatego odnosząc się do tego, co powiedział pan profesor Richard, my tak gładko mówimy, zapotrzebowanie, żeby środowisko prawnicze coś zrobiło, coś przeprowadziło. Oczekuje się wobec tego, żeby wykonali rolę consigliere. Mhm. Oczekuje się, że mają odegrać rolę adwokata jakiejś sprawy, któregoś z NGO-sów, z całym szacunkiem, ale na przykład, żeby odegrało rolę adwokata jakiegoś projektu, jakiegoś NGO-sa. Oczekuje się jednocześnie, że w sposób zobiektywizowany przedstawi się, uwaga, edukacja, jak jest mechanizm. I kłopot z edukacją polega na tym, że jeżeli edukację prowadzi się przy pomocy mediów na przykład, to media znowu mają swoje grzechy. Infotainment. Prawo stało się w tej chwili przedmiotem rozrywki. No kto wygrał? Zaraz. Tutaj ktoś step by step. Zaproponowano wobec tego likwidację spółek Skarbu Państwa, tych, które zajmują się mediami. No dobrze, ale przecież odmówił rejestracji, rejestracji odmówiono w sądzie. Ojej, on przegrał. Już jest kwestia infotainment, kto wygrał, kto przegrał, kto kogo, kto, jaki wynik. To jest za wcześnie, dlatego że to jest pierwszy krok i dopiero teraz ma nastąpić odwołanie. Więcej, mnie pytają na przykład, dobrze, ale jeżeli wobec tego tak, to może wobec tego przekroczył swoje uprawnienia minister, wobec tego może 231 kodeksu karnego pociągnąć do odpowiedzialność za to, do odpowiedzialności za to, że przekroczył swoje uprawnienia. Demokracja jest bardzo niecierpliwym ustrojem. A już muszę powiedzieć, że to przy tej strategii step by step, to jest wręcz mordercze. Więc jeżeli państwo pytają o edukację, jeżeli państwo pytają o konkret, to ja bym powiedziała tak. Zadawajmy sobie pytanie, jeżeli ktoś występuje z jakimś projektem, przepraszam, z jakich pozycji on to mówi? To jest pierwsze pytanie. I zapytajcie jego samego. Czy on sam sobie zdaje sprawę z roli, jaką odgrywa? To ja pozwolę trochę tak połowicznie w roli moderatora, ale też w roli osoby wywołanej do tablicy, trochę przez panią profesor w kontekście mediów i zapytać, ale też odpowiedzieć, bo skąd w ogóle pytania adresowane do państwa, skąd w ogóle media, które oczekują tego, że w jakiś sposób odniosą się państwo do rzeczywistości i do tego, co nas otacza i skąd w ogóle teraz te pytania dotyczące kształtu i rozwiązań. No ano stąd, że przez ostatnie 8 lat byli państwo wszyscy, jak tutaj siedzicie, komentatorkami, komentatorami rzeczywistości, która działa się dookoła nas. A branie na siebie przywileju komentowania rzeczywistości to też branie na siebie obowiązku przedstawiania rozwiązań dla tej rzeczywistości, tego jak ta rzeczywistość powinna wyglądać. No bo łatwo jest mówić o rzeczywistości bez dodawania, co z tą rzeczywistością zrobić, w jaką stronę to wszystko powinno dalej się poruszać. Jeżeli chodzi o sam język, no to tutaj moglibyśmy w sprawie tego infotainment tak zwanego odbyć dłuższą dyskusję, ale z drugiej strony środowiska sędziowskie też długą drogę przeszły w mówieniu o tym, na czym polega wymiar sprawiedliwości, kim państwo jesteście i czym państwo się zajmujecie, bo ja pamiętam taką sytuację, chociażby jako początkujący reporter, byłem kiedyś w sądzie w Warszawie przy Ogrodowej, bo tam różne takie rzeczy, posiedzenia aresztowe się odbywają i tak dalej. I chciałem się dowiedzieć, bo zarządzono przerwę, o której będzie ciąg dalszy.
i sędzia wyszła z sali, bo posiedzenie było niejawne, więc my po prostu koczowaliśmy przed tą salą. I jak grzecznie się przedstawiłem, zapytałem tej pani sędzi kiedy. No i popełniłem największy grzech w swojej karierze. Zostałem zganiony później przez wszystkich adwokatów, prokuratorów, którzy byli tam dookoła, że jakim ja prawem w ogóle odezwałem się do tej pani sędzi, bo ja nie mam żadnego prawa zapytać pani sędzi o cokolwiek takiego. No więc pewną drogę też państwo, w sensie przedstawiciele i przedstawicielki. Ale nie było wtedy, znaczy nie wymiaru. Trwała procedura, pan po prostu na korytarzu zapytał. Tak, grzecznie na korytarzu zapytałem pani sędzi, co dalej. Bo po prostu posiedzenie było niejawne, więc nie było mnie w środku i nie miałem kogo innego zapytać o to. No ale tu wszyscy się zdziwili, jakim ja prawem odzywam się w ogóle na tym korytarzu do pani sędzi. No więc jeżeli chodzi o język mówienia, o pewnych rzeczach, to myślę, że należy się spotkać gdzieś w połowie drogi i znaleźć klucz do tego języka, postaw i opowiadania o różnych rzeczach, które na końcu dotyczą obywateli i obywatelek. I przekonaliśmy się o tym bardzo niedawno, gdy okazało się, że 120 parę osób, ich podpisy pod wnioskiem do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego zmienia później rzeczywistość milionów kobiet, bo dochodzi do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, milionów kobiet, ich bliskich, rodzin i tak dalej. Więc to też jest kwestia znalezienia tego języka środka, opowiadania o rzeczach ważnych, bez odzierania oczywiście tego należnej materii i powagi, ale jednak znalezienia tego języka środka. Ale ja myślę bardzo dobrze, że pan to powiedział, akurat tą historię, akurat o tym. Rozumiem, że jakby to powiedzieć justycja, w ramach jakby to powiedzieć doskonalenia... Pani profesor jest honorową członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskiej Justycji. Doskonalenia, w ramach doskonalenia umiejętności komunikacyjnych mogłaby zwrócić uwagę na tego rodzaju drobiazgi, jakby to być obnoszenia się sędziów ze swoją wielkością. Robimy, panie profesor, co w naszej mocy. Ja nie chcę oczywiście wracać do czasów prehistorycznych, ale pan redaktor zaznaczył oczywiście, że to było na... To nie była aż taka prehistoria, zważywszy na mój wiek, ale... Na początku drogi, no więc nie mówię o doświadczeniach. Ja zaś mogę powiedzieć o tym, co się stało, bo tutaj pełna zgoda z panem redaktorem przez te ostatnie 8 lat. Akurat to jest okres, kiedy mam zaszczyt stać na czele stowarzyszenia i chyba przeszliśmy jakąś drogę. Czy ja nie dostrzegam błędów? Dostrzegam. Czy czerpię radość z tego powodu, że nie wiem, wytknę komuś błąd taki czy inny? Żadna. Czy nie widzę problemów związanych z kształceniem sędziów? Widzę. Czy próbą rozwiązania jest między innymi odnośnie konkretów nasze projekty? Są taką próbą, ja się zgadzam. Możemy w nieskończoność dywagować, o ci sędziowie, co oni są dobrze albo niedobrze. Adwokaci, no nie, no wiadomo. No to zróbmy coś. Ja wracam do początku mojej wypowiedzi. Pani dziekan mówi konkrety. Kładziemy konkrety. Ustawa to jest konkret. Nasze działania, które podejmujemy w stosunku do tysięcy sędziów od wielu lat, spotykając się z setkami tysięcy ludzi, od tych kilku lat, to nie jest konkret? Według mnie to jest konkret. Odpowiadając jeszcze na jedno bardzo ważne pytanie, bo wspomniany tutaj pan profesor Zajadło, ja pamiętam kiedyś w Katowicach zostało zadane to pytanie dotyczące tego, czy nie stworzyć na kształt systemu niemieckiego jakichś specjalnych norm, które no, nie można zmienić. Pan profesor Zajadło powiedział, że no, w zasadzie u nas przecież konstytucja nie została zmieniona, a zrobiono wszystko na odwrót. I to jest, ja stawiam krok dalej, to znaczy ja uważam, że jeżeli chcemy chronić realnie to, co jest w konstytucji, musimy przekonać do tego ludzi. Atak chociażby na państwo prawa, na sądy, brał się między innymi stąd, że wcześniej był poprzedzony atakiem właśnie medialnym. Jeżeli ludzie nie będą bronili praworządności, jeżeli ludzie nie staną po stronie sądów, to najlepsze przepisy nic nie dadzą. Przepisy same w sobie są bezbronne, bezbronne. To jest kwestia tego, żebyśmy przekonali ludzi, ja pamiętam, doskonale chyba z pierwszego łańcucha światła taki napis na Sądzie Najwyższym. To jest nasz sąd. I moim marzeniem jest, żeby ludzie w Szczecinie, w Miechowie też się utożsamiali ze swoim sądem i mówili,
To jest nasz sąd, nie polityków. To zatrzymajmy się przy tym haśle, bo za chwilę przejdziemy do takiej części, to też chciałbym zapowiedzieć, w której czas na Państwa pytania i refleksje się pojawi i ten moment zbliża się. Ale przy tym haśle, o którym Pan Profesor wspomniał, to jest nasz sąd, bo niektórzy wzięli sobie to hasło za bardzo do serca, jak się okazało. O politykach mówię. I chciałem zapytać i położyć pewien konkret na stole. Trybunał Konstytucyjny, bo mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że właściwie wszystko zabezpiecza i unieważnia Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, za chwilę unieważni z rozmachu wyniki Eurowizji na przykład, albo innego wydarzenia. I co zrobić? Jaka jest Państwa recepta? Jak powinien teraz funkcjonować? Jaką rolę powinien spełniać? Jak powinien być dokonywany wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, z którym mamy teraz do czynienia? Czy uważają Państwo, że trzeba czekać, aż skończy się kadencja poszczególnych sędziów, którzy zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym? Czy widzicie szansę na ustawowe rozwiązania? Czy widzicie szansę na podpis prezydenta? Ale jak to powinno funkcjonować? Bo teraz zaczyna to spełniać rolę instytucji, do której Prawo i Sprawiedliwość odzywa się w różnych sprawach, gdy się okazuje, że za chwilę utraci władzę nad kolejnymi obszarami, nad którymi do tej pory miał władzę bezwzględną. Ale nie wiem, czy może ja trochę to uzupełnię, tą Pana wypowiedź. W tego rodzaju role, to znaczy z jednej strony zamrażarki, z drugiej właściwie w gruncie rzeczy konkurencyjnej Izby Parlamentarnej, Trybunał zaczął stopniowo prowadzić. I to jest zresztą przykład, bardzo dobry przykład wydrążania instytucji z rzeczywistej treści i nadawania jej funkcji petryfikacji pewnego programu politycznego zamiast kontrolera zgodności z konstytucją systemu prawnego. Zamrażarka. Pan tutaj przywołał jeden przykład orzeczenia aborcyjnego Trybunału. Przecież to orzeczenie spoczywało w Trybunale, nie orzeczenie, przepraszam bardzo, sprawa, spoczywała w Trybunale dosyć długo. Nie była, bo to była niewygodna sprawa z punktu widzenia parlamentarnego. Wobec tego została skierowana do Trybunału i Trybunał zrobił coś, czego nie chciał zrobić w gruncie rzeczy parlament. Ale trwało to bardzo długo, więc sprawie rolę zamrażarki. No bo był też cykl wyborczy i po tak. cyklu wyborczym. I to jest bardzo dobry światło. Przykład ewolucji funkcji. Z bezpiecznika zamieniło się w element konstrukcyjny systemu władzy, którą miało kontrolować. Jeżeli pan teraz pyta, co z tym fantem zrobić, znów, no mogę odrzucić piłeczkę i powiedzieć w ten sposób. Jest, zresztą moim zdaniem, średnio doskonały, ale jest też gotowe zamierzenie legislacyjne, które po prostu leży, dlatego że jest zrobione przez Fundację Batorego i które czekano na swoich lepsze dni. Co można zrobić teraz konkretnie? Niewiele, dlatego że nie łudźmy się w jakikolwiek sposób tym, że można tutaj coś, tutaj niewiele można zaczepić od strony tego działania step by step. Mamy oczywiście problem trzech osób, które są wybrane na których linia, bo dlatego to są już osoby, które nastąpiły po swoich poprzednikach, które akurat, no tutaj było kilka śmierci i to spowodowało to, że była szybsza rotacja, ale były wybrane na miejsca już zajęte i tutaj można powoływać się na niewłaściwość wyboru. To są trzy miejsca. Reszta osób została wybrana w sposób prawidłowy. I tutaj zawieszam pan głos. Profesor Wróbel, to co z pani profesor zawiesza głos, a ja nie cierpię fikcji. Czyli kropka nad i. Nie cierpię fikcji. Wszyscy wiemy, że osoby, które orzekają w tym gmachu na szucha, realizują polityczne pomysły, bo te gwałtowne przyspieszenia z różnymi sprawami, wyroki, które zapadają, sposób argumentowania tych spraw. No, możemy udawać, że to są orzeczenia niezależnego trybunału, wiemy, że nie są. Okej. Wiemy, że osoba, która kieruje tym trybunałem, została w sposób jawnie niekonstytucyjna prezesem, chociaż pan prezydent może i z konia zrobić senatora, tak? Ale tak się stało było inaczej. Było to w historii. Było to w historii. Oby i wszyscy to wiemy. Sprawczej nie miał. Wszyscy wiemy, że systemowo osoby, które tam orzekają, prawidłowo powołane,
kompletnie nie reagują na bezprawie, które tam się dokonuje. Nie ma składanych wniosków. Przepraszam, profesor, nie składają wniosku o wyłączenia pozostałych sędziów, nie składają wniosków. Zaraz. Było kilka separatów. Kiedy? Nie. Panie profesor, kiedy? Czy przy tych ostatnich działaniach Trybunału słyszała pani o jakichś wotach separatach? Bo ja nie. Oczywiście. W którym sprawie? No chociażby było, przy aborcyjnym było. Teraz się pytam. Teraz, kiedy Trybunał zaczął pełnić funkcję elementu atrapy starego systemu. Przepraszam, dlatego że... No to ja się o to pytam. Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego to są składy pięcioosobowe. Bardzo dobrze. I ukształtowane pod szczególnym kątem widzenia. No to przecież w takim razie sami twierdzimy, że to jest fikcja, bo ktoś manipuluje składami, same te osoby opowiadają o tych manipulacjach. No to bez przesady. To jest to organ wewnętrznie zepsuty jako całość. Co możemy zrobić? Oczywiście możemy, nie wiem, pójść po bandzie i ustawą, jeżeli się ktoś podpisze taką ustawą, zlikwidować ten organ. Możemy podjąć debatę konstytucyjną i przyjąć jakieś przepisy konstytucyjne, które na nowo go powołują, albo step by step, to co robi Sąd Najwyższy. Mówi, te orzeczenia nie wywołują konsekwencji prawnych. Po prostu jest to neutralizacja tego organu, bo on jest, to nie to, że mamy jakąś wizję, że fajnie by było, żeby ten Trybunał inaczej wyglądał, żeby był bardziej przychylny na przykład tym prawom albo tym wolnościom, że był za bardzo taki zabierający ludziom pieniądze, a teraz powinien dawać. To nie, w ogóle nie o to chodzi. Pani profesor powiedziała, że on miał być bezpiecznikiem, a teraz stał się bombą. Teraz stał się bombą, nie bezpiecznikiem, przeciwieństwem tego bezpiecznika. No to bez przesady. Państwo prawa musi mieć instrumenty ochronne również, bo inaczej też staje się tylko atrapą państwa prawnego. To nie jest tylko idea, to jest także mechanizm, który potrafia obywateli zabezpieczać przed czymś, co jest niebezpieczne. I trzeba wykorzystywać te mechanizmy. I takimi mechanizmami, oczywiście to też nie działa w ten sposób, że jutro już nie musimy się tym przejmować. Proszę zwrócić uwagę, taka bardzo krytykowana była decyzja, kiedy pojawiło się jedno z orzeczeń opublikowane w Dzienniku Ustaw z takim dopiskiem, że coś jest nie tak w tym. Ja uważałam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale niektórzy krytykowali, mówili, to nie trzeba w ogóle tej fikcji publikować, bo co to jest, tak? Super, no ale to jest właśnie piłeczka podana dalej. No to niech teraz prawnicy się zastanowią, co oznacza ten dopisek, jak go interpretować, jakie skutki to wywołuje. Moim zdaniem ten dopisek jest adresowany do sądu. No, oczywiście. To jeszcze pan profesor i przejdziemy do publiczności. Ja się cieszę z tego pytania pana redaktora, bo pan redaktor nie jest członkiem Justicja, mimo wszystko widzę, że jest niecierpliwy pewnie tak jak wiele osób. Ja po prostu jestem niecierpliwy konkretów, które państwo by położyli na stole, mówiąc o tym, znaczy, że coś wymaga zmian. Ja odnosząc się do tego też, co powiedział pan profesor Wróbel wcześniej, niech każdy robi swoje, ale w porządku. Ja nie widzę tutaj jasnej wypowiedzi w jakiejś formie prawnej przez obecną władzę ustawodawczą. Justycja mówiła na samym początku o potrzebie podjęcia uchwały. Nie ma uchwały. Jeszcze minutkę, pani profesor. I teraz jest sytuacja dla mnie, jako dla sędziego i prawnika, mało zrozumiała, przepraszam bardzo, że co będziemy robić? Na Twitterze będziemy wysyłać jako, nie wiem, jeden minister, czy wiceminister, czy ktoś. No dobra, to Trybunał Konstytucyjny coś powiedział, tego nie ma, na razie. Kolejny minister powie, no dobra, teraz mi się podoba, w porządku, niech będzie. Tak nie może funkcjonować państwo prawa. Zgadzam się, jeżeli sąd, obojętnie czy najwyższy, czy sądy powszechne, w ramach swoich kompetencji przesądzą, proszę bardzo, jest rozproszona kontrola konstytucyjna, sądy nauczyły się podejmować innych działań, jeżeli chodzi, przejmują niejako funkcję Trybunału Konstytucyjnego, ale w moim przekonaniu brak jasnych wypowiedzi, między innymi co do dublerów. No, pan profesor Wyrzykowski mówi o kolejnych dwóch osobach, które mimo zabezpieczenia zostały powołane, tak. Czyli również wbrew orzeczeniu, bo dublerzy, proszę zwrócić uwagę, to jest wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, bo stare orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mimo wszystko zostało stwierdzone, że nie można wybrać tych dublerów, zostało wybrane. Potem mieliśmy zabezpieczenie. Znowu zostało wybranych dwóch kolejnych, łamiąc zabezpieczenie. Jeżeli my chcemy być, w moim przekonaniu, w państwie prawa, musimy zacząć respektować orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych. One wprowadzają pewność prawa, a nie, że my sobie wybieramy i mówimy, no co prawda Trybunał Konstytucyjny wydał, że nie można powołać, już ostatnie zdanie, nie można ich powołać, ale zostali powołani. I co w związku z tym? Otóż państwo polskie mówi, w związku z tym nic, poczekajmy.
Tak nie może być. To teraz ostatnie zdanie dla pani profesor, bo później przez państwa wyjdzie, że ja nie dotrzymuję obietnic, ale że przejdziemy zaraz do pytań publiczności. Ale ja uczciwie powiedzieć, nie bardzo zrozumiałam pana wypowiedź. To nie będzie ostatnie zdanie. Ja nie zrozumiałam. Obawiam pana się, wypowiedzi. Że nie. No, mogę pomóc. Ja nie zrozumiałam, bo zaraz. To znaczy, co pan mówi, co z zabezpieczeniem, że jeden, drugi, o jaką historię, o jakiej sytuacji pan mówi? To znaczy, o co chodzi? Trzech jest dublerów, tak? Trzech jest dublerów. Dobra, gdzie reszta? Dwóch kolejnych było zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. O które zabezpieczenie? Ja teraz nie pamiętam dokładnej daty, jeżeli no, chodzi... To ja wycofuję pytanie. Okej. Okay. Dobrze, to szanowni państwo, profesor, w tym momencie... Nie pamięta pani profesor zabezpieczenia? Dyskusja Szkoda. Na pewno ożywiona i ona powróci, niech nie gaśnie, ale tak jak obiecaliśmy teraz, dziękując państwu za tak piękną frekwencję, głos oddajemy państwu. Bardzo prosimy sygnalizować, kto z państwa chce zabrać głos. Tutaj koledzy i koleżanki mają mikrofony. Mamy tam na sali takie urządzenia, które sprawią, tak, bardzo prosimy. Tutaj, jeżeli dobrze widzę, a źle widzę ze sceny, bardzo proszę. Prosimy się przedstawić, jeżeli możemy, i Dzień zadanie dobry. Pytania. Nazywam się Agnieszka Kosińska i mam takie jedno pytanie. Pani profesor Łętowska mówi, przepraszam, nie rozumiem, co mówi profesor Krystian Markiewicz, przepraszam. To jak ja, z wykształcenia socjolog, politolog, albo ktoś bez wykształcenia, ma zrozumieć, co się dzieje w tym kraju odnośnie prawa? Dla mnie to jest poziom absurdu. Znaczy, państwo prowadzą przepiękną dyskusję akademicką, a ja bym chciała, żebyśmy zeszli do poziomu edukacji przeciętnego obywatela. No to niech pani zapyta o coś konkretnego, to ja się postaram wyjaśnić. I proszę się wytłumaczyć. Czyli tak jak mówił profesor Rychard, no od prawników się zaczyna, na prawnikach się kończy. Proszę, co konkretnego, to ja się postaram wyjaśnić na miarę moich możliwości. Proszę pani, ja mam całe szczęście takiego pesla, że ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Jeżeli mogę jedno zdanie. No, mnie się wydaje, że to jest też w jakiś sposób obowiązek państwa, żeby to, co jest być może nieraz jakimś tematem do dyskusji wśród prawników, ostatecznie ktoś powinien to przesądzić. Ale kto? To no, odpowiednie organy, albo bardzo dziękuję pani profesor za kolejną uwagę, albo sąd, jeżeli są to sprawy sądowe, albo jeżeli Sejm może podjąć uchwałę, niech też podejmie taką uchwałę, która pewne rzeczy porządkuje, to już mówmy poważnie. Sejm zaraz po wyborach powziął uchwałę, którą skierował do Urbi et Orbi, i powiedział mniej więcej coś takiego. Chcemy przywracać państwo prawa. Zaczęłyś wydziwiania na temat tego, co ta uchwała znaczy. Dla mnie uchwała była czytelna. Sejm powiada do wszystkich, którzy mają jakieś kompetencje i coś do powiedzenia w zakresie praworządności, chodźcie z nami, wyregulujcie z nami swoje zegarki i będziemy starali się razem coś zrobić. Czy wobec tego ja nie usłyszałam w odpowiedzi od nikogo z NGO-sów, żadnych, odpowiedzi tak na ten apel na przykład Sejmu, tę uchwałę. Nie usłyszała. W związku z tym ja nie chcę być napastliwa, ja rozumiem no, każdy w swoim zakresie, tylko problem polega na tym, no, że jeżeli na przykład się krytykuje, ja bym też bardzo chciała, żeby to wszystko było zrobione drogą legislacyjną, żeby to wszystko się dobrze toczyło. Ja bym bardzo chętnie, proszę bardzo, jeżeli mnie ktoś zapyta, to ja bardzo chętnie postaram się objaśnić na tyle, na ile potrafię, to, co jest niezrozumiałe, bo sporo tych rzeczy, które wywołują wrażenie chaosu, one wynikają po prostu z tego, że nikt nie ma cierpliwości wysłuchania kogoś, kto chce to objaśnić. I nie ma miejsca, gdzie to objaśnić. Bo jeżeli na przykład ja bym chciała wyjaśnić państwu teraz to, co się dzieje na przykład wokół mediów publicznych, to chociażby różnicę zdań, która istnieje pomiędzy, czy wolno, czy nie wolno zrobić tak, jak zrobił minister kultury. Żebym chciała wyjaśnić, dlaczego na przykład ja uważam, że to się da zaczepić o konstytucję, a kolega Piotrowski akurat uważa, bardzo zresztą
przyzwoity profesor prawa, on uważa, że się nie da zaczepić. No ale to wtedy weźcie to wszystko, zapytajcie o to, to postaramy się wyjaśnić. Albo inaczej to będzie tak, jak pani mówi, będziemy sobie prowadzili akademickie dyskusje. A ja bym wrócił do tego, wróciłbym do tego, co powiedziała pani. Powiem coś, co spowoduje, że być może zaraz mnie stamtąd wszyscy prawnicy państwo wyrzucicie. A co zrobiliście przez 8 lat? Nie liczyliście na to, że wygramy te wybory 15 października 2023 roku? Przecież to wszystko, przynajmniej, może nie wszystko, ale w dużej części, te kwestie, czy step by step, czy inaczej, czy z mediami postępować tak, czy inaczej, co zrobić z sądami, to można było rozstrzygać wcześniej. Wygląda na to, i muszę powiedzieć, że to jest pogląd pesymistyczny, częściowo też ponoszę jakąś tutaj winę, bo też tego nie przewidywałem, że tak naprawdę nikt nie przewidział, że te wybory skończą się takim rezultatem, jakim się skończą. I w związku z tym nie było specjalnie wielkiej pracy wykonanej pod tytułem takim, że jak wygramy, to tu zrobimy tak, potem tak, a jeśli oni tak, to my tak. Krótko mówiąc, nie było takich scenariuszy przygotowanych. Wydaje mi się, że obecna władza jest do tej władzy jeszcze mniej przygotowana niż była Solidarność, kiedy obejmowała władzę w 1989 roku, a przecież nieustająco wtedy mówiła, że nie była przygotowana na to, że będzie czymś więcej niż tylko opozycja. I to jest pesymistyczne wątek, panie profesorze, ale, bo jeśli to nie jest pesymistyczne o tyle, że tamta Solidarność jednak się ogarnęła i potrafiła to wszystko zrobić z błędami, ale jednak pchnęła nas tutaj, gdzie jesteśmy. Więc mam nadzieję, że i ta władza będzie potrafiła. Profesor Włodzimierz Wróbel. Bo jest tak, że zeszło się czterech Polaków i to, co sprawia im największą satysfakcję, to narzekanie. Panie profesorze, ja wybory, jako osoba wierząca, wybory 15 października rozczytuję w kategoriach cudów. Przewidywał pan profesor taką frekwencję? Nie, no, nie przewidywałem. Taka jest nasza wiedza o działaniach społecznych. Ale już wtedy, kiedy zaczęło się informowanie o tym, że są ludzie tak masowo zgłaszający się do wyborów poza miejscem zamieszkania i za granicą, już wtedy przestawałem czytać sondaże. Kiedy to było? To było dosłownie parę dni przed. Super. Tak, i taka jest nasza wiedza socjologiczna o społeczeństwie. No tak. To z tego, o czym my opowiadamy. I to było adwokatem tego... Ale jeżeli tak, bo to oczywiście, żeby trochę tutaj ale jeżeli pan myśli, że społeczeństwo już 5 tygodni wcześniej albo i 6 wiedziało, że wygra, to też pan się myli. Ja myślę, że taka jest społeczeństwa wiedza o sobie samym. Społeczeństwo samo zostało zaskoczone. Super. Teraz, panie profesorze, jest tak. 15 października dokonał się... Ja nie chcę tego w kategoriach politycznych rozstrzygać na tej zasadzie, że ktoś tam władzę zdobył, ktoś inny z takim programem, siakim tak i owakim. Na pewno jedna rzecz się zdarzyła, mamy dość takiego projektu, przy czym nawet słowo autorytaryzm pewnie niewielu osobom z czymś się kojarzyło, ale jakiegoś projektu opartego na aferach, na kłamstwach, na władzy jednostki. Despotyzm chaotyczny. Wszystko jedno, jakbyśmy to nazywali. Obojętnie na program, jaki jest realizowany polityczny. Tak? I tego mamy dość. No dobrze, tylko to jest pierwszy akt. To nie opowiadajmy ludziom, że wystarczy, że poszli do urn wyborczych, i właśnie coś przesądzili i chwała Bogu, że potem się wszystko odbyło pokojowo. Przypominam, ile osób obawiała się, co się stanie nazajutrz, tak? Może też żyli w micie jakimś, ale ilu dziennikarzy wzbudzało też taką grozę, czy to się w ogóle uda. Super się udało. Tylko nie opowiadajmy, że właśnie zakończył się proces wejścia do raju, przejścia na tą drugą stronę lustra, wszyscy żeśmy się obudzili, jesteśmy w szczęśliwości. Nie! Jakby się popatrzeć na dzisiejszy parlament, to jest ubezwłasnowolniony parlament. No bo to jest parlament, który nie może uchwalać ustaw. Bo jest na końcu pan prezydent i on mówi w chwilach większych emocji, że wszystko będzie wetował, tak? No to też nie opowiadajmy, że ten parlament teraz może wielkie rzeczy robić. No nie może. To jest dopiero część władzy jakby zdemokratyzowana. Część władzy jest w państwie prawa, a pozostałe elementy tej władzy jeszcze nie. I potrzeba cierpliwości i konsekwencji. Potrzeba pracy u podstaw i opowiadania ciągle o tym, jaka jest rzeczywistość, jakiej nie ma. I to opowiadanie, panie redaktorze, dzięki mediom, dzięki prawnikom, dzięki nauczycielom, dzięki socjologom, dzięki też ludziom, którzy w ogóle chcieli tego słuchać, a propos tego, co pani profesor mówi, optymistycznie doprowadziła do tego momentu, w którym jesteśmy. A mogliśmy tu nie być. I to było równie prawdopodobne, bo
Ani pan profesor, ani ja, nikt z nas nie przewidywał, że będzie taka frekwencja wyborcza. To jeszcze przy tej okazji jedno mam pytanie do pana profesora i trochę też w nawiązaniu do tego pytania, które się tutaj pojawiło, dotyczące miejsca, w którym jesteśmy, ale też tego, co się wydarzyło. Dlatego, że no, proszę mnie zweryfikować, jeżeli mówię nieprawdę, po drodze wydarzyło się jednak trochę rzeczy, o których państwo wspominali, może warto to poukładać. To znaczy, mieliśmy chociażby orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mieliśmy uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego. Wydarzyło się po drodze kilka rzeczy, które jasno wskazywały na to, ja to uproszczę trochę, że jest pewien grzech pierworodny. Neo-KRS, wybierana w sposób inny, wybierana przez polityków, nie gwarantująca niezależności systemu od polityków. Ta z kolei neo-KRS wybierająca składy kolejnych izb Sądu Najwyższego. To wszystko w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bardzo konkretne orzeczenia, więc to też nie jest tak, że jesteśmy w jakimś momencie, gdzie nie wiadomo, co się dzieje, bo jednak wyroki zapadły, konkretne rozstrzygnięcia, które po prostu domagają się też realizacji, jak rozumiem, po prostu ze względu na to, że jesteśmy jako Polska, nasza ojczyzna jest członkiem Europejskiej Wspólnoty i zobowiązaliśmy się również do respektowania tychże orzeczeń i wdrażania ich konsekwencji. Tak, ale i myślę też, że poziom takiej społecznej świadomości tego, jaka jest rzeczywistość, a co jest fikcją, jest też naprawdę nadzwyczajny. I nie pogrążajmy się w jakiejś takiej, nie wiem, słuchajcie, rozpaczy czy słuchajcie smutka. Prowadzący, podobno sala miała pytać. No właśnie, dobra. Tak, już się przywołujemy do porządku, ale zobaczcie państwo, że wyszliśmy od edukacji do edukacji, wracamy i widzę, że zgłasza się pan profesor Bałaban. Bardzo proszę o mikrofon dla pana profesora. Bardzo proszę. Tak, postaram się króciutko. Jak państwo pamiętacie, może obaliliśmy komunizm, prawda? Cały świat na tym skorzystał, na początek Europa, potem inni. Teraz chyba się stało coś podobnego, chociaż już nie ma broni strajkowej, która była tak skuteczna i pozwoliła ten system totalitarny obalić. Ale teraz społeczeństwo na tych wyborach powiedziało dosyć. I pan profesor Rychard zwrócił uwagę na to, że bardziej kompromituje nieudolność niż stanowczość, choćby obok prawa. Potrzebujemy stanowczości. I teraz przypomnę głos profesora Safiana, który miesiąc temu w Gazecie Wyborczej został wyrażony. Profesor Safian powiedział, dosyć tego, mamy konstytucję, która bezpośrednio obowiązuje, tylko ona nam wystarczy, działajmy. Ale nie powiedział jak. No może powiedzieć to, po co się w ogóle odezwał. Ale my musimy tutaj dopowiedzieć, ileż mamy środków, o których w ogóle nie myślimy, nie mówimy. Weźmy taki środek na przykład jak okupowano budynek telewizji. Zastanawiałem się, dlaczego go nie zamknięto, nie włączono prądu i ogrzewania. Dlaczego? Dlaczego nie owinięto jakimś drutem kolczastym? Dlaczego oni tam rządzili? Dlaczego teraz rządzą tam, gdzie chcą, a za nimi chodzi 100 zawodowych zwolenników wożonych autokarem ze szturmówkami? A my sobie tu dyskutujemy, zamiast też chodzić tam i protestować przed Trybunałem Konstytucyjnym na przykład. No więc przykro mi to mówić jako prawnikowi i w ogóle tym torem jakoś nie rozumujemy, ale przecież jest taka procedura konstytucyjna usunięcia prezydenta z powodu niezdolności do sprawowania urzędu. A gdzie tam, Jest specjalny przepis konstytucyjny. Sejm dokonuje tego aktu, a potem Trybunał Konstytucyjny musi potwierdzić. A to znaczy, że Trybunał... Kolego nie może... Robespierre. Robespierre, tak. I kolego Robespierre, nie widzę, mam wrażenie, że odbiegamy nieco. Pani profesor, tak, poprosimy o odpowiedź pana profesora Wróbla. Zaraz, dokończę może. Nie ma innej drogi i wczoraj Hołownia w telewizji powiedział, pytano go, dlaczego pozwala Kaczyńskiemu wskakiwać poza trybem taki skok ropuchy i zacząć przemawiać. On mówi, że to starszy pan, że to senior. To nie jest ani pan, ani starszy, ani senior. To jest demon, który niszczył Polskę przez 8 lat. Wszystkie pokolenia, wszystkie wartości. Panie tak, profesorze, zatem sumując... Tak jak usunięto Brauna, tak samo się powinno Kaczyńskiego usunąć. Dobrze, panie profesorze, rolę moderatora, bo jest tak, że
Zostało nam raptem kilkanaście solidnych minut naszego spotkania, więc fajnie by było, gdyby znalazło się przestrzeń na wiele pytań. Ale cieszymy się, że atmosfera jest gorąca i panie profesorze, upraszczając, czy walcząc o demokratyczne państwo prawo jest prawa, jesteśmy zobligowani do tego, by działać tylko w granicach prawa, czy też in fraudem legem, bo kontra legem to pewnie zbyt daleko idące. W kontekście tego, o co pytał pan profesor Strasznie Bałaba. Trudne terminy, pani dziekan używa. Ja bym to chciał uprościć trochę. Nikt takiej, z mojej wiedzy, może państwo macie lepszą wiedzę, ale takiej drogi, którą dzisiaj wykonujemy we współczesnej historii najbliższych nam państw nie wykonywał. To są zupełnie pionierskie działania, na których będą błędy, będą sukcesy. Ja widzę więcej sukcesów niż błędów. Ale panie profesorze, odpowiadając trochę na ten komentarz, można wiele i trzeba bardzo wiele przywracając normalne reguły w państwie konstytucyjnym. Ale pamiętajmy równocześnie, że projektem, który mamy zbudować, ma być państwo prawa wspólne dla wszystkich w tym kraju. Także tych, którym dzisiaj bardziej się podoba państwo autorytarne. To musi być wspólny projekt. Państwo ma być silne, ma być poważne, ma mówić prawdę, nie ma być fikcją, nie ma być udawane, ale musi być wspólne. I teraz myśląc o tym, to jest strategia, nie chciałbym być w skórze dzisiaj polityków, chwała Bogu nie muszę być, możemy sobie tutaj opowiadać właśnie różne takie rzeczy, każdy ma swoją funkcję, nie jesteśmy politykami. Nie chciałbym być ich w skórze, bo oni nie dość, że muszą wymyśleć teraz ścieżki, których nikt wcześniej nie przeszedł, działając w sytuacji, kiedy połowa tego państwa to są instytucje państwa autorytarnego. Pan profesor Markiewicz powiedział, dlaczego dzisiaj dopiero ta Izba Nadzwyczajna, bo dzisiaj te zabezpieczenia dla chciwych władzy polityków się uruchomiły, bo właśnie po to były potrzebne. Wcześniej nie było takiej potrzeby, bo władza była gdzieś indziej. Tę władzę stracili, no to uruchamiają właśnie swoje sądy. Po to one były potrzebne i dlatego dziś trzeba na to reagować. Bo wcześniej to były atrapy też, nie były potrzeby żadne. No dobrze, tylko że w takich warunkach trzeba z jednej strony podejmować decyzję, żeby przywracać cierpliwie, konsekwentnie, nie działając w warunkach serialu, który ma się odbywać co godzinę z inną akcją, bo to nie jest serial, to jest rzeczywiste życie bardzo wielu ludzi, ale z drugiej strony, z ciągłym tym myśleniem, panie profesorze, że my nie podzielimy tej Polski na nie wiem, dwie trzecie czy jedną trzecią, albo połówkę i połówkę, bo tak się nie da. Bo żeby się uodpornić na to, co się może zdarzyć, niekoniecznie z tą partią, niekoniecznie z tymi ugrupowaniami, taka pokusa silnej ręki, wychodzenia z chaosu. Przecież to jest powszechne w Europie. To nie jest tylko nasz przypadek, tak? I teraz raczej trzeba myśleć, co zrobić, żeby na przyszłość, żebyśmy w jak największej liczbie osób, młodych, socjologów, prawników, zwykłych ludzi na ulicach, uodpornili się na propagandę. Właśnie na te zwariowane idee, że coś można na skróty zrobić. Że można silną ręką zrobić spokój i wreszcie będą wiedzieć ludzie, czy to jest rozwód, czy nie. Ale wtedy trzeba myśleć jednak o wspólnocie, jako całości. Nawet tych, z którymi się dzisiaj fundamentalnie nie zgadzamy. Panie profesorze, dopytam. Panie profesorze. Ja bym wrócił do tego, o czym powiedział pan profesor Wróbel, bo to jest fundamentalnie ważne. Rzeczywiście idziemy drogą, którą nikt przedtem nie szedł. Nikt nie szedł drogą od podniszczonej demokracji do przywracania demokracji. Nikt nie szedł drogą także od komunizmu do demokracji. To jest już drugi raz, kiedy idziemy po raz pierwszy drogą, której inni nie szli. W tej chwili powiada się, że istnieje tendencja w Europie do rządów populistyczno-autorytarnych i tak dalej, i że jest to coś nieuchronnego, że to jest taka nieomalże heglowska wizja konieczności procesu historycznego. Ja nie wierzę w żadne konieczności procesu historycznego. My pokazaliśmy, że to można odwrócić. My mamy tendencję do mylenia głębokości zmian, a głębokie zmiany wprowadzał PiS, z ich nieuchronnością. Nie. Te zmiany były wprowadzone tylko dzięki stosunkowo niewielkiemu zwycięstwu wyborczemu. Teraz dzięki większemu zwycięstwu wyborczemu one mogą być na szczęście odwrócone. Nie ma żadnej nieuchronności dziejów pod tytułem skoro się wydarzyło, to znaczy, że musiało. Wcale tak świat nie działa, krótko mówiąc. I to jest w moim przekonaniu jakieś źródło optymizmu rzeczywiście. I tutaj w tym momencie osłabiam te swoje pesymistyczne trochę wypowiedzi, bo rzeczywiście nikt tą drogą nie szedł, drogą przywracania demokracji po 8 latach jej psucia i muszą być błędy na tej drodze. Ale co tu dużo mówić, no trochę trzeba zaufania, panie profesorze, o które trudno w Polsce. To jak
tak silnie ugruntowane środowisko antydemokratyczne, tak upraszczając, przekonać do naszej racji, żeby nie było, że moje jest moje i moje ważniejsze, żeby nie było, że a priori narzucamy nasz punkt widzenia. Idąc zależy o kim pani mówi. Jeżeli pani myśli o politykach, to nie, ich moim zdaniem nie. Ale jeśli chodzi o elektorat, nazywanie jego sporej części silnie antydemokratycznym środowiskiem, moim zdaniem nie odpowiada prawdzie. Ten elektorat się bardzo mocno zmienił. Kaczyński między innymi dlatego przegrał, że nie dostrzegł zmiany nie tylko w całym społeczeństwie, ale w swoim własnym elektoracie. To nawet widać już w tej chwili w sondażach. Blisko 1/3 elektoratu PiS-u uważa, że właściwie to nie wiadomo, kto ponosi winę za zamieszanie z panami Kamińskim i Wąsikiem. Czyli 1/3 prawie elektoratu PiS-u nie kupuje narracji PiS-u w tej sprawie i w innych sprawach. W związku z czym to nie jest tak, że oni są nie do przekonania. Oni będą przekonani wtedy, kiedy zobaczą te zmiany właśnie za pomocą step by step. Kiedy zobaczą, że na razie może w niezbyt jeszcze efektownej telewizji publicznej nie szczuje się, tylko się przedstawia inny rodzaj informacji, że nie zawsze to jest no tak bez jakiejś nieporadności robione, ale odkrywa się stopniowo tak jak w teatrze, prawda? Kurtyna i widzą, rany, jakiś inny świat jednak istnieje. Ja by tak było. No więc ja uważam, że to nie jest tak, że ci ludzie to jest jakaś antydemokratyczna spora część. Nie, to są ludzie, których z powodzeniem na łono demokracji można przywrócić i oni sami chętnie wrócą, kiedy zobaczą, że to jest dla nich także życiowo lepsze. I wróćmy tak do było. Pytań publiczności, żeby znowu nie wyszło, że ja obiecałem, że będą teraz tak pytania jest. Publiczności, bardzo proszę, a my sobie tam tutaj rozmawiamy. Ktoś bardzo się zgłasza, proszę o podanie mikrofonu. Proszę się przedstawić, bo my nie widzimy tutaj ze sceny. Tomasz Kaźmierczak, nie jestem prawnikiem, mój jedyny kontakt z sądem, na szczęście to tylko żona. Ale mam dwa pytania, jedno proste do pana redaktora i jedno może bardziej trudne do państwa prawników. Przez 8 lat właściwie obecna władza doszła do władzy dzięki walce o praworządność. Czy państwo mają gwarancję, czy państwo nie mają obaw, że za rok, za półtora roku, przy jakichś trudniejszych sytuacjach ekonomicznych, gospodarczych, ci politycy, którzy teraz doszli do władzy, nie stwierdzą, sąd możemy odłożyć, sprawy sądownicze odłóżmy, sprawy społeczne są ważniejsze, poczekamy, zobaczymy. Nie wywołujmy sporów społecznych. Czy państwo przez te 8 lat walki o demokrację, praworządność, tak wyszkolili obecną ekipę rządzącą, żeby nie zmieniła nagle swojej drogi? Na taką spokojną. Taką, odłóżmy, zostawmy. Takiej gwarancji. Ale, teraz wszyscy prawnicy spojrzeli na pana redaktora i to a jest ten do moment, pana redaktora to było, czy pani sędzia odpowiedziała panu na pytanie, kiedy będzie druga sprawa? To było do mnie pytanie. Tutaj oczywiście na to pytanie mogę odpowiedzieć. Tam to zostawiam państwu, za chwilę nadejdzie ten moment. Mogę przedłużyć trochę odpowiadając o tamtej historii. Tak, ostatecznie z łaską się dowiedziałem, na czym stoimy i ile potrwa przerwa i kiedy mogę spodziewać się wyniku orzeczenia. W sensie decyzji, bo to decyzja jest w ramach posiedzenia aresztowego, tak, to jest decyzja wtedy podejmowana. Więc dowiedziałem się czegoś. No ale teraz czas na państwa odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Króciutko. Koncentrowałem się na tym, żeby tłumaczyć swoim studentom, że mają kontrolować polityków jako prawnicy. Mam nadzieję, że jak teraz przyjdzie jakiemuś politykowi do głowy, że będzie miał jakąś chętkę na bycia autokratą, właśnie preferowania rzeczy władzy, a nie dobra wspólnego, to mam nadzieję, że trafi na mojego studenta jako urzędnika w jakimś urzędzie. Albo jakiegoś sędziego, albo prokuratora, a ten mu powie nie. I oby tak było. Bardzo prosimy. Ja się obawiam, że jeżeli pan pyta o gwarancję, to takiej gwarancji absolutnie nikt nie może dać. Nikt z nas, bo jaką gwarancję może dać? Że nie przyjdą ludzie, których pokusa nie będzie się im mała. W związku z tym mnie się wydaje, że znów pytanie akurat prawników o to, czy oni mają jakieś narzędzia do tego, żeby tego rodzaju zapewnienie dać, to jest daremny trud. Dlatego, że po prostu nie, demokracja może się ochronić tam,
gdzie poziom i kultury politycznej i dojrzałości społeczeństwa jest na jakimś takim poziomie, który pomoże demokracji wytrwać. Natomiast jedno jest ważne. I państwo trochę tak pewnie, ja tak trochę zgryźliwie się od czasu do czasu tak to odzywałam, dlatego że mnie szalenie razi sytuacja, w której my to toniemy w takim optymistycznym, radosnym, bracia, kochajmy się. Ja doskonale wiem, że jest bardzo trudno sprzeciwić się na serio przy podejmowaniu jakichś decyzji. Najtrudniej jest sprzeciwić się kolegom na przykład w składzie sądowym, jeżeli sądzimy, bo to wtedy się doznaje takiego wrażenia, ojej, czy ty zawsze musisz coś grymasić, ojej, śpieszymy się do domu, ojej, bo ty zawsze jesteś taka, bo to jest problem prześlizgnięcia się na przykład po ważnych tematach, w których się coś udaje, że się coś załatwia, pisząc artykuł do gazety. Albo udaje się, że coś się robi na serio, a robi się nie na serio. Przyznam szczerze, że ja jestem na to dosyć wyczulona. I to moja znowu wzmianka taka o infotainment, ona miała, jakby to powiedzieć, za sobą przekonanie, że również prawnicy skłonni są do takiej ucieczki i schowania się za taki radosny parawan imponderabiliów. Państwo prawa jest ważne. No dobrze, jest ważne, ale czy realizowalne? Czy nasze warunki mu sprzyjają? Czy to wszystko, co się... Bardzo dobrze, żeśmy wygrali 15... demokraci 15 października. Bardzo dobrze. Ale wydaje mi się przecież znowu ustroje polityczne. Czasami wystarcza zwycięstwa do zwycięstwa wyborów, ale czasami nie wystarcza do realizacji programu politycznego. Tu gwarancji nie ma. Wtedy wobec tego są dalsze konsekwencje polityczne. Ja bym wolała, żeby one się oczywiście zrealizowały tak, żeby te nadzieje, o których państwo mówili, żeby one się zrealizowały. Ale gwarancji, o które pan pyta, nie da nikt. Myślę, że innymi słowy, zgadzając się całkowicie z panią profesor Łętowską, odwołując się do słów, że żeby nie było tak, że wygraliśmy wojnę, a przegraliśmy pokój, tak? Teraz wymaga to, ja myślę, że nieraz te nasze podekscytowanie pewnymi rzeczami wynika stąd z naszej troski po prostu o to, że chcielibyśmy wszyscy, żeby to się udało. Wszyscy chcemy, żeby się udało. Nieraz przemawia za tym pewna niecierpliwość. Nieraz jest fałszywy obraz, bo może panu redaktorowi wszyscy zwracali uwagę, nie odzywaj się do tej sędzi, bo coś złego się stanie, jak się odezwiesz. Nagle pan redaktor się odezwał i bardzo dobre pytanie i uzyskał odpowiedź. My też staraliśmy się przez lata odczarować ten obraz, że sędzia to jest ten gdzieś tam niedostępny za stołem sędziowskim z groźną miną, toga czarna i łańcuch sędziowski. Nagle spotykaliśmy się z ludźmi, my się też uczymy. Jeżeli jest to pytanie bardzo trafne, czy czasami nie jest tak, że świat polityki nagle powie, no dobra, to już było dawno temu, to kiedy ja mówię, czy apeluję o to, że bardzo bym chciał, żeby rozpocząć ten proces legislacyjny, ja nie wiem, jak on się skończy, ale dla mnie byłoby to już pewnym zamanifestowaniem ze strony świata polityki, tak, chcemy przywrócić praworządność, tak, chcemy rozdziału polityki od prokuratury. Tak, chcemy oddzielić sądy od polityki. Taka manifestacja jest też bardzo ważna. Ja tego oczekuję. Mhm. Czyli zwróćcie państwo uwagę, że wątek dotyczący i komunikowania, ale przede wszystkim edukacji przewija się chyba na wszystkich płaszczyznach naszej rozmowy i ta potrzeba odrobienia lekcji z demokracji, by nie zaprzepaścić tego, co się stało. Ja mam takie wrażenie, że pozwolę sobie na dygresję, że kiedy wprowadzana była Polska do Unii Europejskiej, do NATO, to nie odrobiliśmy lekcji z tych wartości, które leżą u podstaw organizacji międzynarodowych, dlatego odwoływanie się teraz do tych europejskich... Rozprzyjęcie.
Tak, chyba tak. Odwoływanie się do tych europejskich autorytetów jest tak trudne i pozwolę sobie tylko to spuentować, wypatrując, czy są ręce podniesione, że tak jak wczoraj, przepraszam, że zdradzam, dyskutowaliśmy przedareopagowo, dlatego tak ważny jest ten kręgosłup moralny, tak ważne jest to środowisko, w którym wychowywane są młode, przyszłe pokolenia prawników. To chyba rzeczywiście teraz będzie miało dość istotne znaczenie. Bardzo prosimy, widzę, że zgłasza się tam pan, bardzo proszę o podanie mikrofonu. Przepraszam, nie wiem, być może pani, nie chcę tutaj uchybić, ale naprawdę nie widzimy ze sceny. Mogę oddać głos pani. O, bardzo dobry wybór. Dzień dobry, witam państwa. Zanim zadam pytanie, a ja raczej bym chciała zadać takie dość konkretne pytanie do państwa, to jedna dygresja do pana profesora Wróbla. My jako prawnicy naprawdę składamy wnioski o wyłączenie sędziów, tych neosędziów, w sprawach, których wiemy, że ma to realny wpływ na wynik sprawy. Na przykład w Sądzie Najwyższym, jeżeli mamy sprawy tak zwanych ubeków, wiemy, że wynik sprawy w dużym procencie zależy od tego, na którego sędziego to trafi. A pytanie do państwa, co z tymi neosędziami? Bo nie oczarujmy się, nie każdy neosędzia jest tym złym sędzią. Bo mamy ogrom sędziów, którzy skończyli ledwie aplikację sędziowską, a i tak są nazwani neosędziami. Co z nimi? Na pewno na to najlepiej odpowie pan profesor Markiewicz, bo oni mają w swoim projekcie swoje rozwiązania, ale ja chcę powiedzieć, zawsze broniłam poglądu, zresztą który został chyba i przyjęty w tym projekcie, że ci, którzy pierwszy raz zostali powołani, ponieważ są w ich procedurze awansowej, akurat opinia KRS-u jest stosunkowo formalnie traktowana, po drugie oni nie mają innego wyjścia, po prostu dlatego, że pierwszy raz wchodzą do zawodu, że jakby powiedzieć oni, ich nic złego nie ma spotkać. Dlatego krótko, nie ma zastrzeżeń, jakby powiedzieć, co do ich ścieżki awansowej. W ten sposób można powiedzieć. To jest o tyle istotne, że o ile się orientuje cała liczba, cała populacja, to jest chyba około 2,5 tysiąca, a to jest chyba więcej niż połowa. Pani profesor ma rację oczywiście. Dobrych kilkuset młodych sędziów to są właśnie ci sędziowie, którzy byli po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i wówczas rzeczywiście Krajowa Rada Sądownictwa nie ma decydującego znaczenia. Nie ma konkursu, nie ma wyłaniania najlepszego. Po prostu jest tylko formalna ścieżka, można powiedzieć, trochę takiego posłańca do pana prezydenta. W naszym projekcie w istocie tak jest, że uważamy, że te osoby powinny co do zasady pozostać na tych stanowiskach sędziowskich, jednocześnie przyjmując za orzecznictwem sądów, które uznały, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tą radą, o której mowa w Konstytucji, a tylko taki organ może doprowadzić do powołania przez pana prezydenta osoby na urząd sędziego. Uważamy, że te osoby nie są sędziami. Uważamy, że należy konkursy powtórzyć. Nie zweryfikować, tylko powtórzyć. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, każdy z nas, ma prawo do nie byle jakiego sędziego, ale najlepszego sędziego. I po to są konkursy. Po to są konkursy. Uważamy, że na równych zasadach te osoby, jeżeli są takie dobre, być może są, niech wystartują i niech wygrają. I uważam, że powinno się to zrobić w sposób systemowy. Powinniśmy te 2 czy 3 lata, być może trochę trudniejsze, poświęcić na to, żeby raz na zawsze to przesądzić. Miejmy to za sobą, a nie żeby to się ciągnęło przez 20 czy 30 lat. Od razu powiem, że ten nasz projekt zabezpiecza normalny tok funkcjonowania sądów, więc nikomu krzywda się nie stanie. Zakładamy też co do zasady, że wszystkie orzeczenia, które są wydane, pozostają w mocy. Więc proszę mi wierzyć, że jest wielu neosędziów, właśnie tych, o których mówimy, że co do zasady są w porządku, że mówią, to jest świetny projekt, my też chcemy mieć już święty spokój. Chcemy, żeby wystartujmy w tych konkursach, wygrajmy. Najbardziej płaczą ci, którzy wiedzą, że żadnego konkursu by nie wygrali.
i wtedy słyszymy święte powołanie sędziowskie. Taki jest nasz projekt, ale to jest projekt społeczny i my chcemy, żeby on był poddany dyskusji. O tym mówiliśmy podczas Kongresu Prawników. To nie jest na tej zasadzie, że nie wiem, justycja ma tutaj prawdę objawioną, koniec, tak ma być. Recenzowany jest to projekt między innymi przez wybitnych konstytucjonalistów z UJ-u, pana profesora Piotra Tuleję. Czekamy na inne recenzje, wczytujemy się w te recenzje, czy nie popełniliśmy błędów, czy może jest inne, lepsze rozwiązanie. Ale chcemy, żeby ta rzeczywiście dyskusja się pojawiła, bo jeżeli, jak pani profesor zwróciła uwagę, jest 2,5 tysiąca osób, to znaczy, że prawdopodobieństwo takie, że trafimy na takiego neosędziego, to jest właśnie takie, jak wynika z porównania do 10 tysięcy. A w Sądzie Najwyższym ponad 50% osób to i liczba rośnie. Proporcja się zmienia cały czas na niekorzyść legalnych sędziów, więc prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, że ktoś trafi i co ma na końcu? Ma ten rozwód, czy go nie ma? Ja mam znajomych, którzy mają sprawę w Strasburgu, bo mówi, ja chcę mieć pewny ten rozwód. No tak, bo trzeba jeszcze pamiętać o jednoznacznym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, artykuł 6, prawo do rzetelnego procesu. Absolutnie. Bardzo proszę, tam pan miał obiecany, który przekazał pani mikrofon, chyba tak, miał pan obiecany głos, czy nie? To widziałam, że profesor Nawrocki się zgłaszał, bardzo proszę. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj pytamy o praworządność, bo właściwie tak rozumiem tę dzisiejszą debatę, a ja być może nieco przekornie bym zapytał nie o praworządność, tylko o przyzwoitość. Czy przyzwoity, mając taką konstytucję, jaką ma, zrobiłby to, co mieliśmy przez ostatnie lata, czyli podjął te wszystkie działania faktyczne obok prawa, tak? No bo już kiedyś słyszeliśmy, warto być przyzwoitym. W związku z tym może troszeczkę jest tak, jak powiedziała właśnie pani dziekan, pani profesor Wętowska, pan profesor Rychard, że bardzo ważna jest ta postawa, to edukowanie, to wychowanie, bo okazuje się, że chyba ważniejsze jest to, o czym powiedział dzisiaj pan profesor Rychard, że skuteczność jest dla chyba nas bardziej atrakcyjna, skoro do tej pory na tę skuteczność postawiliśmy. Być może zmiana 15 października odwróciła tę tendencję. Może teraz faktycznie znowu warto być przyzwoitym, aby działania faktyczne nie przykrywały tych bezpieczników konstytucyjnych, bo my możemy tę konstytucję obudować jeszcze z kilkadziesiąt kolejnych przepisów dodać. No tak, tylko by nie było, że warto być przyzwoitym po wyborach, a przed wyborami niekoniecznie, tak, prawda? Tak, i właśnie może tutaj też nad tym trzeba byłoby się zastanowić, że nie tylko my prawnicy musimy się nad tymi kwestiami zastanowić, no to jest bardzo ważne. Natomiast ta formuła powinna być chyba jednak nieco szersza, tak, że właśnie może trzeba kształtować pewne postawy, bo nas już chyba kształtować nie trzeba, może trzeba zacząć wcześniej, to znaczy no właśnie ta edukacja i przedszkolna, i szkolna, bo już wiemy, że takie inicjatywy są podejmowane, ale właśnie nie tylko my, prawnicy, ale chyba nieco szerzej trzeba na to spojrzeć. Czyli lekcja z demokracji do odrobienia przez wszystkich i widziałam, zgłaszał się profesor. Można tylko jedno zdanie odnośnie tego, co pan przed chwilą powiedział, bo to jest bardzo ważne, co do tej przyzwoitości. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tych przyzwoitych, których stać było na tą przyzwoitość przez ostatnie ileś lat. Bo tego nie można nie doceniać i nie można teraz tych ludzi zostawić samych sobie. A niestety mam takie spostrzeżenia, że trochę tak się dzieje, że oni są jakby odsuwani gdzieś tam na bok i patrzę z doświadczenia pewnej stałej walki przez te ostatnie 8 lat o tą praworządność, że i mam obawy duże, czy gdyby raz jeszcze tak miało być. Bo tak może być. No tak może być co kolejna zmiana władzy, oczywiście. To może wrócić. Czy oni raz jeszcze by stanęli i zawalczyli o to państwo prawa? Więc ta przyzwoitość w moim przekonaniu jest kluczowa i trzeba o to bardzo mocno podkreślać. Zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że jakiś taki niedowiarek ze mnie i te kategorie abstrakcyjne, nie wiem, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, aż tak mnie przekonują jak pana profesora, ale widzę, że zgłasza się profesor Ciapała, bardzo proszę. Krótkie pytanie, bo mamy minutę, a umówiliśmy się z Radomirem. Dobry wieczór, Jerzy Ciapała, prawnik. Ja mam 3 punkty. Po pierwsze, podziękowania dla pani profesor Łętowskiej za to, że rozpoczęła taką rzetelną edukację prawną wywiadami z Ireną Dziedzic. Ja zapożyczyłem z tych tekstów, z tych wypowiedzi pani właśnie fragmenty, które powtarzał na swoim wykładzie.
Bardzo ważne jest w związku z tym akcentowanie klarownej, przejrzystej edukacji prawnej, której brak jest w głównych mediach TVP1, TVN. Edukacji klarownej, tak żeby przeciętny obywatel odróżniał przestępczość od praworządności. To jest podziękowanie również za 17 stycznia, wywiad Nowej Konfederacji, panie profesor. Pytanie do pana profesora Wróbla, a może raczej wszystkich, czy instytucja nieszczęsna ułaskawienia powinna być oparta wyłącznie o artykuł Konstytucji, tak jak to twierdził Trybunał, czy też zgodnie ze sformułowaniem Konstytucji, że prezydent podejmuje działania na podstawie Konstytucji i ustaw, ułaskawienie powinno mieć jedną drogę, to znaczy Konstytucja plus KPK. To jest pytanie. I propozycja do pana redaktora Wita, teleturniej w dobrym czasie medialnym, teleturniej wiedzy o prawie, gdzie będą duże nagrody. A to jest bardzo ciekawe. Proszę, Czapała ułoży pytania, zadbamy o to. I gdzie będą duże nagrody. Ale właśnie co z nagrodami? Duże nagrody, gdzie będą występować nie prawnicy, a pani profesor Łętowska i inne autorytety będą ewentualnie dopowiadać. Zapisuję, bo to bardzo chętnie. Dobry czas antenowy. Dobrze. W jedynce albo w TVN. To jest odnotowane, propozycja. A teraz, TVN bardziej. A teraz jednak. Pan profesor Wróbel, bardzo prosimy o odpowiedź. Panie profesorze, ja nie jestem konstytucjonalistą, a pewnie to pytanie o prawo łaski ma takie dwa poziomy, bo z jednej strony to jest pytanie pewnie, jak to jest uregulowane dzisiaj. No i tu są znakomici pewnie na publiczności konstytucjonaliści, którzy by potrafili zinterpretować konstytucję. Pewnie elementem tej interpretacji jest jakiś zwyczaj i to, jak to się traktuje. No i wydaje się, że takie możliwość stosowania tego prawa łaski od razu z konstytucji przez pana prezydenta jakoś jest akceptowana, przynajmniej przez literaturę. Ale jest drugie dno tego. Mianowicie, czy nam o to chodzi, czy tego byśmy chcieli? Doświadczenia tych ostatnich dni niech nam nie mącą w głowie, że to jest jak gdyby perspektywa, którą należy, nie można nigdy z perspektywy patologii jak gdyby oceniać czegoś na przyszłość. To jest zawsze niebezpieczne, nie? Bo jesteśmy wtedy skłonni. Zły fundament, tak. Prawo łaski to nie jest prawo monarchy. Prawo monarchy to było prawo tak samo ułaskawiania swoich politycznych zwolenników. Prawo łaski polskie to nie jest prawo łaski pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, który może siebie i wielu innych na przyszłość dawać im placet do robienia czegoś innego. Ja osobiście prawo łaski odczytuję w perspektywie preambuły konstytucyjnej. W tej preambule jest zapisane takie słowo, dzisiaj może właśnie stało się przeciwieństwem siebie samego. Mamy tam mimo wszystko odwołanie do pewnej tradycji kulturowej, na której nasze społeczeństwo czy nasz kraj powinien być skonstruowany. Może się odwoływać do Pana Boga albo i nie, ale istota jest dość wspólna. I w tej tradycji istnieje ogromna wartość miłosierdzia. Nie kategoria prawna, ale ostatecznie bardzo fundamentalna kulturowo. I od tego jest prawo łaski. Sprawiedliwość ma się zdarzyć. Prawo łaski nie jest od poprawiania błędów sądowych, bo od tego jest mnóstwo instytucji, które można wykorzystywać w te i we w te. Sprawiedliwość, czy prawo łaski to ma być w takiej sytuacji, kiedy sprawiedliwość się dokonała. Ktoś dostał 25 lat, ale coś takiego jest w tej sprawiedliwości, że ona jest zbyt okrutna z jakiegoś powodu. Tak? I od tego jest prawo łaski i tego bym nie chciał się pozbywać. Bez względu na to, co tam sądy uważają, co prokurator pisze, mówimy o KPK, o kodeksie postępowania karnego, który uzależnia to prawo łaski od wielu tam innych czynników. Nie? Ja bym chciał mieć taki miłosierny wentyl, bo pomyślmy na przyszłość, nie myślmy o tym, jakiej patologicznej sytuacji jesteśmy. Pan profesor Rychard. Ja muszę powiedzieć, że znów jako nieprawnik, ja nie rozumiem prawa łaski. Wieloinstancyjne systemy, procedury, wiele osób myśli, namyśla się, wydaje w końcu werdykt, a na końcu przychodzi, jak to w Krzyżakach, Danuśka i mówi, mój ci on, prawda? I to genialne. Ja rozumiem, że te miłosierdzie, o którym mówił pan profesor w poruszający sposób, może się przecież realizować także na poziomie
rozpraw sądowych wieloinstancyjnych. Nie jest do tego potrzebna decyzja prezydencka, która w istocie kwestionuje cały system prawny przecież, przynajmniej dla mnie, dla laika, na zasadzie takiej, no, że ja tego pana ułaskawiam. Chcę poza tym przypomnieć, że w Polsce w XVI wieku kto stosował prawo łaski? Nie monarcha, Sejm. To jeżeli już ono musi być, to może dajmy je Sejmowi. W jednym momencie i w jednej sytuacji ja bym uznał prawo łaski za uzasadnione, a nie za archaiczne. Wtedy, gdyby w naszym kraju była wciąż kara śmierci, której mam nadzieję nigdy już nie będzie. Ale gdyby ona była, to wtedy byłbym absolutnie za tym, że powinno być prawo łaski. W innych przypadkach jakoś wydaje mi się to instytucja jednak archaiczna. Pan profesor Wróbel, krótkie adwokat. Panie profesorze, nie mamy kary śmierci, natomiast mamy coś, co zostanie z nami na lata. Mamy penalny populizm i domaganie się większości społeczeństwa kar, które przekraczają naszą wyobraźnię. I ktoś musi być odważny, kogo wybraliśmy w wyborach powszechnych, żeby powiedzieć, mimo że to jest prawie, mimo że tego chcecie, mimo że zbrodnia była okrutna, dzieje się coś takiego, bo politycy się nigdy na to nie zdecydują. Nie, ja mówię o sędzi. A sędzia nie może, naruszając wszelką zasadę równości, powiedzieć sobie na przykład, proszę pana, my to panu nie dajemy kary 25 lat, dlatego, bo pan ma chorą żonę. Trudno. Panowie profesorowie, to jest ten moment, w którym ja dostałem sygnał, że mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Może gdzieś tym razem w tej części byśmy spróbowali znaleźć osobę, która chciałaby zabrać głos. I widzę, że taka osoba się znalazła i daje teraz sygnał. Jest mikrofon, zbliża się do tej osoby. Bardzo dziękuję za głos. Proszę. Tutaj dla odmiany z tej strony Alicja Wiechać i dla odmiany jestem licealistką. Świetnie. Przybyłam na to wydarzenie też, żeby się dowiedzieć, bo tutaj państwo żywo dyskutują o tym, że polski stan prawny, bardziej o to, jak to wszystko funkcjonuje, a w zasadzie jak nie funkcjonuje. I chciałabym się państwa zapytać, co możemy zrobić na ten moment, aby to zmienić, bo wiele się mówi o tym, że mamy gdzieś prezydenta, widmo weta prezydenckiego, tylko też spójrzmy na to, że to też nie jest pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia w Polsce z kohabitacją. Co możemy zrobić na ten moment, aby zmienić tę sytuację? Do kogo pani dedykuje swoje pytanie? Czy ma dedykuję pani profesor Łętowskiej. Bardzo cenię za konkretne odpowiedzi. Zaraz. Ale jeżeli ja dobrze zrozumiałam, co my mamy zrobić, żeby ta kohabitacja była lepsza? Nie chodzi mi o to, żeby kohabitacja była lepsza. Tutaj podkreślam uwagę, zważywszy na warunki, w jakich teraz żyjemy. Faktycznie no. Jednak władza ustawodawcza jest z innego środowiska, wykonawcza z innego, no. Przynajmniej jakiejś części. I teraz mam pytanie, co możemy w obecnym stanie prawnym zrobić, aby rozwiązać problem praworządności? Bo tutaj tak sobie wszyscy mówimy, że konstytucja jest najważniejsza. Czasami nawet zaczynam... My na ten moment nic. W sensie jakiegoś podjęcia decyzji i działania. A pytanie, na przykład minister sprawiedliwości, co mógłby zrobić? Minister sprawiedliwości może też niczego nie zdziała więcej niż ponad to, o czym żeśmy mówili na początku. Czy będzie chciał podejmować strategię step by step? Znowu, weźcie państwo, ja dzisiaj mówiłam już o tym, o kwestii wyczucia roli. Pani zadaje pytanie, co on mógłby zrobić, a ja się idę pytać, co on może zrobić, zważywszy, że na przykład rząd ma charakter koalicyjny. Perspektywa polityka jest inna niż perspektywa, prawnika, który zajmuje się wyłącznie na przykład prawoznawstwem. Obawiam się, że politycznie, co by prawdopodobnie odpowiedział mi na to pan profesor Richard, powiedział, no jeżeli wobec tego kohabitacja nie wychodzi, zostają kolejne wybory, w której będzie akurat większość taka, która pozwoli na to, żeby kohabitacja zmieniła swoje oblicze, bo to jest rozwiązanie polityczne, ale to jest rozwiązanie czysto polityczne. W związku z tym pytanie, na to pani stawia pytanie, jak zrobić, żebyśmy byli mili dla siebie, zdrowi i piękni? Nie, kompletnie nie o to mi chodzi. No, a
A czy mogę ja spróbować? Znaczy... Nie, no po prostu mówię, że akurat pani pyta i stawia pytanie mnie. Powiadam, nic. Dobrze. Profesor Markiewicz. Nie wchodząc w politykę, bo na tym się w ogóle nie znam, ale oczywiście minister sprawiedliwości ma, który jest jeszcze teraz prokuratorem generalnym póki co, no ma olbrzymie kompetencje. Przepraszam, że przerwę, ale tutaj właśnie mi najbardziej chodzi o instytucję rozporządzenia. Tak właśnie o tym mówię. Że zarówno o rozporządzenia, ale nie tylko chodzi o rozporządzenia, to są zwykłe decyzje, które też które wydaje minister sprawiedliwości. Wydaje mi się, że pokazuje też minister sprawiedliwości, że i prokurator generalny, że co jakiś czas bardzo mocne decyzje. Pytanie jest, czy można, nie wiem, więcej, szybciej, głębiej. No to jest decyzja zawsze ministra sprawiedliwości. Nie ukrywam, że dla nas są pewne decyzje, które mogłyby być podjęte, na przykład co do rzeczników dyscyplinarnych, no. Co do na przykład prezesów sądów. Nie mam wątpliwości, że żaden neosędzia nie powinien być prezesem sądu, reprezentować Sądu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mam wątpliwości co do tego, że osoby, które w sposób czynny niszczyły to państwo prawa, no nie powinny być prezesami sądów, tak? Tutaj nie jest potrzebna współudział z panem prezydentem, czy też nie jest potrzebna... Potrzebne kolegium. Zależy, pani profesor, ponieważ trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jedno. Na samym końcu jest KRS. Więc trzeba podjąć najpierw decyzję, nie co do kolegium, pani profesor, tylko co do tego, czy mamy KRS. Bo jeżeli się podejmie decyzję, czego mi zabrakło w tej uchwale Sejmu, i stwierdzimy, że nie ma KRS-u, to nie ma też kolegium. To nie ma kolegium. I wtedy minister sprawiedliwości nie wszczyna procedury, tylko po prostu odwołuje. Ale to jest decyzja ministra. Tak, to jest decyzja ministra sprawiedliwości. Ja mówię tylko tyle, że no dla nas sędziów są to rzeczy teraz jakby no trudno wytłumaczalne, kiedy ja muszę tłumaczyć sędziom, czy w jakiś sposób odpowiadać, dlaczego taka i taka osoba, twarz niszczenia praworządności, nadal jest prezesem. Dlaczego rzecznicy dyscyplinarni, którzy no, byli osławieni w swoich przecież działaniach, niszcząc nieraz życie, zdrowie, karierę wielu osób. Oni są nadal rzecznikami dyscyplinarnymi. Oni mają wszystkie profity z tym związane. Więc w moim przekonaniu jest pewna przestrzeń do dalszych działań. I wydaje mi się, że pan minister na pewno będzie rozważał takie działania. Jeżeli można, pani zadała jeszcze pytanie o rozporządzenia. My nie mamy w naszym systemie prawnym sytuacji, w której rozporządzenie nie jest umocowane w ustawie, przy czym umocowane nie tylko jako forma, ale do konkretnego rozwiązania prawnego. Więc obawiam się, że poszukiwanie w tej chwili podstawy ustawowej do takich rozporządzeń, które pani ma na myśli, byłoby jałowym trudem. Szanowni Państwo, ja mogę jeszcze tylko jedno panie zdanie? Panie profesorze, ale to jest jedno zdanie, tak umawiamy jest. Się na jedno zdanie. Pani powiedziała, że to jest koabitacja, bo są osoby z dwóch środowisk politycznych. Nie, ze środowiska politycznego jest tylko jedna osoba. Druga osoba jest spoza jakiegokolwiek, w moim przekonaniu, środowiska politycznego, jest poza jego granicami. Koabitacja w Polsce to by była, gdyby premierem był Donald Tusk, a prezydentem pan Czarzasty na przykład. To wtedy jest koabitacja, bo jesteśmy w ramach demokratycznej polityki. Tutaj koabitacja jest możliwa wtedy, kiedy, krótko mówiąc, będzie inny wynik wyborów prezydenckich. To jest dosyć być może brutalnie powiedziane, ale ja to tak widzę. To było ostatnie zdanie. Czyń swoją powinność, dyskusja zamknięta. I szanowni państwo, AeroPAK dobiega końca, ale jeszcze przed nami... Ale jeszcze przed nami, pozostając w duchu tak bliskiej nam wszystkim wolności, krótki występ. Julia Bury wraz z zespołem. Zapraszamy was na scenę.
Dobry wieczór Państwu. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem, tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. 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 Oddać nie umiem. Dziękuję bardzo. Zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią i się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie. Nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj.
widzę w niej. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Że ciągle chcę. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego w innej nie? Dlaczego teraz nie? Dlaczego nie zasypiać w niej i budzić się? Dziękujemy bardzo. A teraz ostatni już utwór. Araja. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, za zasłony obserwuję obie strony. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Bardzo i szanowni państwo, by nasz dom murem podzielony nie był. To była Julia Bury za to, wraz z zespołem. Jeszcze raz brawa.
A to wydarzenie, szanowni państwo, nie odbyłoby się bez wsparcia naszych partnerów, którym bardzo pięknie się kłaniamy i serdecznie dziękujemy. Patronami honorowymi AROPAG-u byli marszałek województwa zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, a także prezydent miasta Szczecin pan Piotr Krzystek. Pięknie dziękujemy. Partnerami było także Pomorze Zachodnie, Uniwersytet Szczeciński, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie, Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka, przyjaciela naszego wydziału, a także Pallada Ubezpieczenia. Patronami medialnymi natomiast Radio Tok FM, Dziennik Rzeczpospolita Polska i Rzeczpospolita i magazyn szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio. Relacja online możliwa była dzięki zespołowi Univizji Telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego, której pięknie za trud organizacyjny dziękujemy, a ile ich to kosztowało, to wystarczy, że pomyślę, jak długo odsłuch w ucho się wpina i już teraz wiem, jak ciężka to praca. Mam nadzieję, a właściwie to mam pewność, że było bardzo interesujące i że wszyscy wychodzimy stąd z wieloma refleksjami. I dostałem też upoważnienie, żeby zaprosić państwa na kolejną edycję AROPAG-u za rok. Taką tutaj dostałem. Ale to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie państwa obecność, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję tym wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. Pani profesorowi Łętowskiej, panu... Pani profesor, dziękujemy. Panu profesorowi Włodzimierzowi Wróblowi. Panu profesorowi Andrzejowi Rychardowi. I panu profesorowi Krystianowi Markiewiczowi. Ale chciałem tu też zrobić małe wtrącenie i też bardzo serdecznie podziękować pani profesor Hannie Suchockiej, której tutaj dzisiaj nie było z nami, ale już teraz państwa zapraszam, bo o godzinie 20 zegar mi podpowiada, że to już niedługo. Zobaczymy się w TVN24. Tam wydanie specjalne mojego programu, które było możliwe dzięki uprzejmości organizatorów AROPAG-u i wsparciu organizatorów AROPAG-u z udziałem właśnie pani premier Hanny Suchockiej i pana profesora Włodzimierza Wróbla. Mam nadzieję, że potwierdzi pan, że było interesujące i że warto oglądać. Pierwszej ręki to o 20. Bardzo serdecznie dziękujemy za realizację tego programu. Cóż powiedzieć, waga tej dyskusji niebagatelna. Chyba każdy z nas ma świadomość, jak ważna jest edukacja prawna, prawnicza i nie mam wątpliwości, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, wpisuje się w realizację misji, którą sobie nakreśliliśmy. Edukujmy, bo w tym, szanowni państwo, nasza przyszłość, tak by nasz dom nigdy podzielony nie był. A dziś już pragnę zaprosić, korzystając z tego, że dziękuję ci, Radomir, za to współprowadzenie. Dla mnie to pierwszy raz, dla ciebie rutyna. Niemniej serdecznie ci dziękuję. Ja wróżę ci karierę w ale tym zakresie. Dziękuję bardzo i korzystając z okazji bardzo serdecznie tych z państwa, którzy zakupili książkę Radomira, jeśli tego nie uczyniliście, zachęcam do zakupu. Ja już lekturę mam za sobą. Jutro oczekuję już tylko na autograf jako tą kropkę nad i. Zapraszamy o godzinie 17 do hotelu Courtyard by Marriott w Szczecinie na spotkanie autorskie. Myślę, że ciekawie posłuchać, jak wygląda kuchnia i praca Radomira na co dzień, a jeśli będzie jutro tak o tym opowiadał, jak napisał, to naprawdę doznania będą bezcenne. Ja wpadnę, zapraszam na 17 jutro. Profesor Ewelina Cała-Wacinkiewicz, bardzo serdecznie dziękuję za ten wieczór. I szanowni państwo, specjalnie dla państwa po długim namyśle Radomir Witt. Młody człowiek, świetnie zapowiadający się, z otwartą głową. Edukuj, korzystaj i rozwijaj młode pokolenia tak jak my w swojej misji, w misji dziennikarskiej. Bardzo wszystkiego dziękujemy. Najlepszego. Bardzo ci pięknie dziękuję. Dziękuję i bardzo. Państwu również pięknie dziękujemy. Pięknie dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oho. Oj. Bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Drobne upominki. Upamiętam.